Wybiła godzina 17. Zaczynamy debatę kandydatów na urząd prezydenta miasta Świnoujścia. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Jagiełowicz. Będę miał tę przyjemność prowadzenia, moderowania dzisiejszego spotkania. Może kilka słów na początek o zasadach naszego spotkania. To przede wszystkim zasady, które będą obowiązywały Państwa kandydatów. Czekają nas 3 rundy pytań. W pierwszej rundzie ja zadam pytania kandydatom. W drugiej turze kandydaci będą zadawali pytania sobie nawzajem, a w trzeciej turze liczymy na Państwa i na głosy z sali pytania w ostatniej części. Na pierwszą przeznaczyliśmy 40 minut, druga część zajmie maksymalnie 20 minut i ostatnia część też maksymalnie 40 minut. To są górne widełki, także proszę się nie przejmować. Zaczniemy od losowania. Kolejności, w jakiej kandydaci wejdą na scenę, a to będzie też znaczyło, że w tej kolejności, licząc od naszej lewej, będę zadawał im w pierwszej turze pytania. Także przeprowadzimy teraz losowanie, a ja zaproszę Państwa za chwilę na scenę, kiedy już Państwo te numery poznają, Państwo kandydaci. W tej kolejności, jak na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, czyli po prostu w kolejności alfabetycznej, bez względu na to, w jakiej kolejności Państwo będą wchodzić na scenę. A więc zapraszam Państwa. Jest z nami dzisiaj pani Joanna Agatowska. Zapraszamy. Jest z nami również Jan Borowski. Jest pani Dorota Konkolewska. I jest z nami pan Paweł Sujka. Już nie przedstawiałem Państwa po komitetach, ale to wszystko się okaże w debacie. W pierwszej części będą mieli Państwo 2 minuty na odpowiedź. No, nie da się nie zauważyć wszędzie stoperów, więc na pewno nie przeoczymy tego w czasie spotkania. Zobaczymy, jeżeli będą sprzęgać mikrofony, to najwyżej będziemy je wyłączać w czasie, gdy jedna osoba będzie mówiła i tak chyba będzie trzeba zrobić. Tutaj czerwony guziczek od spodu. No to wyłączamy mikrofon, a w międzyczasie ja wprowadzę nas w dzisiejsze spotkanie, bo przed nami, proszę Państwa, historyczne wybory w Świnoujściu. Od ponad 20 lat po raz pierwszy nie kandyduje obecny prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, więc bez wątpienia prezydent miasta się zmieni. Mamy kandydatów wiceprezydenta Pawła Sujkę, mamy także pełniącą ten urząd w przeszłości Joannę Agatowską, obecnie także radną. Mamy Dorotę Konkolewską, prezes Miejskiego Szpitala, w przeszłości także dyrektorkę, wicedyrektorkę w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, także sekretarz miasta. No i jest z nami również pan Jan Borowski, który jest radnym, a więc bez dwóch zdań nie da się Państwu odmówić doświadczenia jako samorządowcom. Znają Państwo dobrze korytarze magistratu. Ja chciałbym zacząć od wspólnego narysowania innej mapy. Nie mapy miasta widzianego zza urzędniczego biurka, ale od mapy miasta widzianego z perspektywy mieszkańca. No więc pierwsze pytanie będzie taką rundą rozgrzewkową. I z tego co widzę, zaczniemy od pana Jana Borowskiego. Jak się żyje w Świnoujściu? Jak się żyje w Świnoujściu? To jest dobre pytanie. Bo myślę, że żyje się różnie i zależy jakim grupom mieszkańców, jakim grupom społecznym. Ja kocham to miasto i żyje mi się tutaj dobrze. I chcę tutaj założyć rodzinę i rozwijać się, pracować dla tego miasta. I to robię od wielu lat. I mimo, że miasto jest piękne, że jest pięknie położone, jest na pewno bogate, ma dużo zieleni, rozwiniętą infrastrukturę, ścieżki rowerowe, piękną, najpiękniejszą właściwie plażę w Polsce. I ja myślę, że z tych rzeczy, które wymieniam, śmiało możemy być dumni i myślę, że większość z nas za to właśnie kocha Świnoujście. Natomiast te dobre strony, o których mówię,
Przeciwwagą dla nich są miejsca, które wymagają natychmiastowej interwencji, poprawy. Przede wszystkim obszary związane z kulturą, na temat której niedawno debatowaliśmy. Powinna być szersza oferta kulturalna dla mieszkańców miasta. Drugi obszar to mieszkania. Mi się marzy, żeby młodzi ludzie świeżo po studiach, którzy nie brali kredytu na 30-40 lat na mieszkanie, które w Świnoujściu kosztuje od miliona do nawet 1,5 miliona złotych. Nie mieszkali kątem u rodziców, tylko mieli tanie, dobre, dostępne mieszkania zbudowane z programów samorządowych. I tutaj na pewno potrzeba natychmiastowego działania nowego prezydenta. Prezydenta, który ma wizję rozwoju miasta, chęć działania i wie, jak to zrobić. Który ma nową energię i poprowadzi Świnoujście w przyszłość ku zmianie pokoleniowej. Problem mieszkaniowy jest jednym z najważniejszych problemów, które chcę rozwiązać. Druga kwestia, czas na prezydenta, który nie będzie przeinwestowywał miasta, ale na kadencję, która będzie blisko ludzkich spraw. Kadencję społeczną, programy rozwojowe, programy społeczne. Czas wyjść z gabinetu i być blisko ludzi. Dosyć polityki, czas na samorządowców. Bardzo panu dziękuję. No to kolejna kandydatka i pytanie bez zmian, pani Dorota Konkolewska, i pytanie, jak przechadza się pani po mieście, no to jak pani myśli, jak żyje się mieszkańcom? Jestem tutaj urodzona, tutaj założyłam rodzinę, tu chodziłam do szkoły, tu urodzili się moi synowie i rzeczywiście jestem piechurem. Często chodzę ulicami miasta, często spędzam w mieście swój wolny czas. Natomiast twierdzę, że mieszkańcom, patrząc na to, jak rozwinęło się miasto, oczywiście części żyje się bardzo dobrze, mają tutaj swoje biznesy, tutaj też, tak jak ja, mają swoje rodziny, mają możliwości rozwoju, mają miejsca pracy, dlatego że Świnoujście jest jednym z miast, z którym nie ma problemu, jeżeli chodzi o bezrobocie. Jeżeli w ogóle ono jest, to jest to bezrobocie naturalne. Ale oczywiście w tym pięknym, położonym nad morzem, plażą i tym miastem, które ma i gospodarkę morską, i turystykę, i pewien rozwój, który stawia nas tutaj w grupie miast, która jest naprawdę godna pozazdroszczenia, bo jest to perła północnego zachodu naszego kraju, to jednak są obszary, które mogą budzić u mieszkańców pewne niedosyty. To właśnie to, że mamy mieszkańców w wieku senioralnym, którzy potrzebują pewnego bezpieczeństwa. Mówię tu o bezpieczeństwie zdrowotnym. Są mieszkańcy, którzy uciekają z naszego miasta, w zasadzie wybierają inne, można powiedzieć, bo kiedy wyjeżdżają do szkół, to nie wracają tutaj z uwagi właśnie na problem mieszkaniowy albo problem pewnych zawodów, których u nas nie ma, więc tu trzeba też ten obszar poprawić. Są również mieszkańcy, którzy chcieliby tutaj mieć, zakładać podmioty gospodarcze, które mogłyby realizować w ramach drobnej przedsiębiorczości, i tutaj też brakuje takiego obszaru, który mógłby im w tym zakresie pomóc. Myślę, że miasto jest w stanie i mieszkańcy są w stanie żyć tutaj dobrze, dobrze im się tutaj może dziać, natomiast trzeba udziału mieszkańców w tym, aby to, co ewentualnie jest im potrzebne, było realizowane przez przyszłego prezydenta. Bardzo pani dziękuję. No to kontynuujmy naszą przebieżkę, kiedy Joanna Agatowska spogląda na ulicę miasta, spogląda ludziom w oczy, to co tam widzi? Kiedy spoglądam ludziom w oczy, to widzę w części rozczarowanie, że żyją w mieście niespełnionych szans i niespełnionych nadziei i niewykorzystanych szans. Właśnie, będzie chyba trochę lepiej. Okej. Bo właśnie mimo tego, że mamy niesamowitą rentę geopolityczną w postaci położenia na przecięciu szlaków do Skandynawii, no, w bezpośredniej bliskości Niemiec, ale również jesteśmy niezwykle atrakcyjnym turystycznie miastem, to wiele z tych możliwości, które mogły być realizowane w minionych latach, zostały, krótko mówiąc, niewykorzystane.
Mimo otwarcia tunelu, który był marzeniem wielu pokoleń Świnoujścian i bardzo się cieszę, że do realizacji tej inwestycji doszło, to nie doszło na przykład do realizacji wielu innych inwestycji, które są bardzo mocno oczekiwane przez mieszkańców i te minione 5 lat było czasem, które należało wykorzystać, żeby przygotować miasto do nowego rozdziału tej nowej epoki. Miasto nie ma od ponad 4 lat strategii rozwoju miasta. W mieście nie rozmawiało się z mieszkańcami przez te minione lata. Ignorowało się ich głos, kiedy wyrażali głośno swoje opinie na temat urządzania im tego miasta. Mam tutaj na myśli przygotowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na przykład dla mieszkańców osiedla Posejdon, dla ulicy Krzywej, dla innych miejsc. I niestety nie byli wysłuchiwani ani przez prezydenta, ani również przez radnych. Dlatego miastu potrzebna jest zmiana i na jednym stanowisku i zmiana również radnych po to, żeby bardziej wsłuchiwali się w głos mieszkańców i ten głos szanowali. Dlatego moje hasło to miasto dla mieszkańców i czas na zmiany po to, aby móc właśnie przybliżyć je nie tylko do samych siebie, ale przede wszystkim do tego potencjału, który ma i go wykorzystać w 100%. Bardzo Pani dziękuję i dziękuję Państwu, bo do tego zachęcam. Proszę reagować, proszę się zgadzać albo się nie zgadzać. Niech tutaj iskrzy, niech tutaj będą głosy poparcia, niech będą aplauzy. No to przed nami jeszcze wystąpienie Pana Pawła Sójki, obecnego wiceprezydenta, no więc czy to, no właśnie, kiedy wychodzi Pan z gabinetu i cały czas jest przecież tu w Świnoujściu, to co Pan widzi na ulicach, jak tutaj się żyje? Znaczy ja nie widzę tak czarno miasta Świnoujście. Ja myślę, że to miasto przez ostatnie 20 lat przeżyło ogromną transformację, bo jeżeli ktoś nie pamięta, jak wyglądało to miasto wcześniej, to musiałby zerknąć po prostu do archiwów. One są bardzo bogate i można porównać sobie, nawet to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to były Wydmy, a w tej chwili jest to hotel pięciogwiazdkowy, który obsługuje ludzi z całego świata, nie tylko z Niemiec, bo tak się utarło. Natomiast widzę też miasto ludzi bardzo dzielnych i odważnych, bo nasze miasto przez wiele lat czerpało z takiego położenia swojego wyspiarskiego. To są wyspiarzy, którzy są bardzo twardzi. Kiedyś była Odra, zakład, który miał 5,5 tysiąca pracowników. Morska Stocznia Remontowa, 2,5 tysiąca pracowników, więc mamy 8 tysięcy miejsc pracy. Te miejsca pracy zostały zlikwidowane w wyniku transformacji. Z różnych przyczyn. Już nie ma do czego wracać, ale ci ludzie się nie załamali. Później otworzył się tak zwany rynek niemiecki, później biała flota i cały czas ci wyspiarzy dawali sobie radę. To było to, co napawało dużym optymizmem. Mało tego, to wyspiarze zaczęli tworzyć własne fortuny tutaj na wyspach i zaczęli się rozwijać. Zaczęli budować pensjonaty, hotele, nawet sieci hoteli, bo tacy są też w Świnoujściu. I to pokazało, że oni potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Więc ja tutaj bym tak nie widział tego miasta. Natomiast wiele rzeczy jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o mój program, to ja go przedstawiłem jako pierwszy ze wszystkich kandydatów i teraz jest w pewnym stopniu jakaś kalka rozwinięcie tych programów, bo przede wszystkim bezpieczeństwo dla mieszkańców Świnoujścia poprzez rozbudowę szpitala, ale i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, budowę terminala sztuki i kultury i historii, bo to jest miasto, które ma bardzo bogatą historię. Ścieżki rowerowe już mamy, 130 km ścieżek i dróg rowerowych na wyspie i dookoła, to świadczy o tym, że turystyka będzie się rozwijała. I jedna rzecz, co jest bardzo istotna. Świnoujście zawsze stoi na dwóch nogach. Turystycznej i przemysłowej. I to nas wyróżnia od innych miast w regionie. Bardzo Panu dziękuję. Idealny timing. Drugie pytanie też będzie takie, powiedziałbym, z rundy rozgrzewkowej. Tak niestety tutaj Pan Jan Borowski trafił na tak zwane gorące miejsce. Zawsze to łatwiej jednak przemyśleć sobie tę sprawę, kiedy czeka się na innych. Ale ono będzie podobne do tego pierwszego. Państwo też o tym już wspominali. Ja chciałem zapytać, gdzie bije gospodarcze serce Świnoujścia? To znaczy, skąd w tym miejscu, dokąd przepływają pieniądze? To znaczy, jak my myślimy o gospodarce tego miasta, to co widzimy? Tak, no wylosowanie pierwszego miejsca biorę jako wróżbę dobrego wyniku wyborczego i wierzę, że taki będzie. Pyta Pan o przepływy finansowe i Centrum Gospodarcze Świnoujścia i skąd jest to bogactwo Świnoujścia,
które co prawda nie odzwierciedla się za bardzo. Skąd może być? Tak, i skąd może być, które się za bardzo nie odzwierciedla w budżecie, ponieważ mamy 300 milionów długu. Część jest z inwestycji, które po prostu zamiast przynieść dochód do budżetu miasta, niestety przynoszą straty i zwiększają zadłużenie. No ale ktoś miał taką wizję, żeby tak właśnie inwestować. Centrum gospodarcze, no właśnie, tutaj może powtórzę, jest na dwóch nogach, Świnoujście, czyli ta lewobrzeżna, myślę, że silna, nie wiem czy silniejsza, ale centrum turystyczne, administracja, handel, usługi i prawobrzeże, czyli gospodarka morska, którą należy docenić, ale nie tylko, bo na prawobrzeżu jest przecież osiedle Przytur, osiedle Łunowo. Przytur i Łunowo to jest jedno osiedle, osiedle Karsibór, Ognica, więc tam też są tereny, w których mieszkają mieszkańcy i przynoszą dochód temu miastu. Ja bym chciał, żeby Świnoujście dalej się rozwijało, natomiast w lewobrzeżnej części miasta czas już powiedzieć stop zabudowie apartamentowej i hotelowej, już wystarczy. Tereny rozwojowe, które mamy, to są te na wschód od przyszłego terminalu kontenerowego, jeśli będzie taka decyzja rządu, żeby terminal powstał. Jako prezydent miasta będę walczył, żeby tereny Lasów Państwowych zostały nam przekazane na wschód od przyszłej inwestycji i stamtąd będziemy czerpać w przyszłości dochody dla budżetu Świnoujścia. Czyli podsumowując, lewobrzeżne Świnoujście jako turystyczne i prawobrzeżne, gospodarka morska nie tylko, bo jest jeszcze wyspa Karsibór, również turystyczna i ekologiczna. Świetnie, bardzo dziękuję. No to pytanie w takim razie, gdzie pani Dorota Kąkolewska widzi szanse, mocne strony, gdzie widzi ten przepływ gospodarczy, gdzie ten puls biznesu tutaj bije w Świnoujściu? Trudno się nie zgodzić, że Świnoujście ma dwie stabilne nogi. Nogę turystyczną i oczywiście tę przemysłową, tę morską, gospodarkę morską przede wszystkim, bo jej położenie geograficzne tego miasta predysponuje do tego, żeby tak to się odbywało. Natomiast jest mnóstwo perspektyw jeszcze i możliwości przed tym naszym miastem, bo turystyka u nas jest na bardzo dobrym poziomie, ale to nie znaczy, że może nie rozwijać się dalej. Przede wszystkim mamy jeszcze sporo terenów, które mamy niewykorzystane, ich możliwości. Chciałabym tutaj wspomnieć na przykład o basenie północnym, o nabrzeżu numer 13, które dzisiaj jeszcze jest w takim stanie, które wymaga na pewno wielu nakładów, ale zobaczmy, mając tak piękne hotele, mając takie piękne turystyczne położenie i mając mnóstwo rodzinnych firm również, które zajmują się właśnie turystyką, możemy spowodować, że ta gospodarka jeszcze będzie bardziej się rozwijała. Przy tym nabrzeżu mogą dobijać, mogą tam cumować większe statki, które przysporzą nam dużej ilości osób, które mogą korzystać również z dobrodziejstw naszego miasta. Mówię tutaj o tym, aby przedsiębiorcy również mogli zarobkować, o osobach, które zajmują się między innymi i handlem, i gastronomią, i przewozami, bo to przecież też mali przedsiębiorcy, którzy powodują, że wzrost gospodarczy jest dużo, dużo lepszy i wpływy do budżetu naszego miasta znaczne. To również, proszę Państwa, turystyka przyrodnicza, turystyka historyczna, która tutaj, ja bym nie dzieliła miasta na część jedną czy drugą. Dzisiaj jesteśmy połączeni, to połączeni z tymi trzema zamieszkałymi wyspami. To jest bardzo ważne i trzeba tylko dopilnować, aby część tych terenów naszych, która jest połączona, czy jeżeli chodzi o most Karsibór, czy ewentualnie o tunel z prawobrzeżem, była po prostu lepiej dofinansowana i lepiej się rozwijała. Ale stawiam na gospodarkę morską, która ma perspektywy i turystykę. Bardzo dziękuję. No to posłuchajmy tego pulsu biznesu razem z panią Joanną Agatowską. Gdzie ona go słyszy? Ja jestem całe życie związana z turystyką, obecnie z uzdrowiskiem. Zarządzam sanatorium uzdrowiskowym i często słucham również i spotykam na ulicach i nie tylko każdego dnia w pracy kuracjuszy i turystów, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia. Ale słucham też mieszkańców, bo jestem bardzo blisko tych mieszkańców od ponad 22 lat, pełniąc funkcję radnej w naszym mieście.
I wiem, że wszystkie miejsca pracy, które generuje i ta przestrzeń przemysłowa na Prawobrzeżu głównie, ale i na Lewobrzeżu turystyka i uzdrowisko są bardzo ważne. I one powinny stać na dwóch stabilnych nogach, powinny być zrównoważone. Ostatnie lata to niestety okres bardzo intensywnego, takiego agresywnego rozwoju przemysłu na Prawobrzeżu poprzez rozszerzenie granic portu, którego jestem zwolenniczką, żeby się rozwijał, ale w sposób przyjazny mieszkańcom, przyjazny środowisku i taki, który będzie przynosił nam w tej strefie uzdrowiskowo-turystycznej położonej na Lewobrzeżu nie zagrożenia, ale wręcz właśnie korzyści, bo są też takie osoby, które fascynują na przykład fascynuje nasz gazoport, więc absolutnie zrównoważony rozwój. Chciałabym natomiast, uważam, że trzeba chronić już dzisiaj turystykę i uzdrowisko leżącą na Lewobrzeżu i wzmacniać je, ponieważ mamy dzisiaj już konkurencję nie tylko tutaj lokalną, ale również z innymi regionami. Tak więc chciałabym otworzyć punkty promocji turystyczno-społeczno-gospodarczej na przykład w Skandynawii, jak i w Czechach. Bo leżymy dzisiaj na przebiegu drogi S3, również na połączeniu promowym ze Skandynawią, gdzie tego klienta nam bardzo brakuje. Skupiamy się na kliencie z Niemiec, ale nie otwieramy się na te potencjały, które są z zewnątrz, a które trzeba wykorzystać. No i przede wszystkim te korzyści gospodarcze muszą odczuć mieszkańcy. Dzisiaj te dysproporcje są zaburzone i mieszkańcy nie mają poczucia, że korzystają z tego ruchu turystycznego, tylko że on wręcz im zagraża. Trzeba to neutralizować. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że przy kolejnym wystąpieniu nieco się podniesie też jakość dźwięku, także już musimy, ja cieszymy się, że... Musimy po prostu wyłączać mikrofony po swoich wystąpieniach. Tak jest, to jeszcze apel, żebyśmy tutaj też nawzajem dbali jeszcze o siebie, żeby pozostali kandydaci nie sprzęgali swoimi mikrofonami kolegów. No to został nam pan prezydent Paweł Sujka, no i zastanawiam się, jak on odczytuje tę gospodarczą mapę miasta. Znaczy miasto generalnie stoi gospodarką. Kiedyś ktoś powiedział przede wszystkim gospodarka głupcze i to jest prawda. To jest prawda stara jak świat i nie ma co się kłócić. Gospodarka, jeżeli chodzi o turystykę, gospodarka, jeżeli chodzi o przemysł, to są te dziedziny, które napędzają miasto Świnoujście, ale bardzo ważna też jest gospodarka handlowa. Przecież mamy ogromny rynek, tak zwany rynek niemiecki, gdzie jest około 600 miejsc pracy. Ci ludzie też żyją z gospodarki handlowej i dla nich trzeba stworzyć również warunki, żeby nie były takie jak 20 lat temu, tylko żeby były naprawdę cywilizowane, bo oni na to zasługują. Ja ostatnio rozmawiałem z handlowcami właśnie z rynku i tak sobie popatrzyłem na nich, to są moi ludzie, którzy ja ich znam od lat, tylko że 20 lat temu byliśmy o 20 lat młodsi, więc trzeba te pewne rzeczy zmienić. Mieliśmy taki przykład w pandemii, przypomnę, że w tej kadencji pandemia trwała blisko 2,5 roku, kiedy gospodarka turystyczna bardzo się chwiała. I właśnie w tym hotelu odbywały się spotkania branży turystycznej i szukaliśmy rozwiązań. Zrobiliśmy całkowicie inny wizerunek miasta zdrowego, pozytywnego, miasta, do którego chcieli ludzie przyjeżdżać. Wykorzystaliśmy każdą sytuację, jeżeli chodzi o promocję miasta Świnoujście. I te sezony były uratowane. Przypomnę, że turyści niemieccy w ogóle nie przyjeżdżali, bo się bali. A tu przyjeżdżali Polacy, przede wszystkim Polacy. Jeżeli popatrzymy na turystykę i popatrzymy na średnie obłożenie hoteli, szanowni państwo, które w ciągu roku wynosi 82-88% w naszych hotelach, a średnia w turystyce jest dobrze, jeżeli to jest 50%, to mamy powody do zadowolenia, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Jeżeli chodzi o gazoport i to, co się dzieje na Prawobrzeżu, co się będzie działo na Prawobrzeżu, my pewnych rzeczy nie zatrzymamy. To są decyzje rządowe. I poprzedniego rządu, i tego, który teraz jest, który podtrzymuje te decyzje. Musimy natomiast walczyć o ludzi z Prawobrzeża. Nie tylko z Przytoru, nie tylko z Łunowa, nie tylko z Karsibora, ale również z Warszawa, bo oni są najbardziej narażeni na to, co się będzie działo na Prawobrzeżu. I myślę, że poprzez system negocjacji, twardych takich stawiania warunków tym, którzy tutaj będą chcieli inwestować, możemy dla siebie ugrać bardzo duży kawałek tortu. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozgrzewkową rundę. A teraz chciałbym zapytać Państwa o rzecz bardzo konkretną. Niestety pan Jan Borowski już pogodził się, mam nadzieję, ze swoim losem, ale to z drugiej strony no, palma pierwszeństwa. Tu mogą wybrzmieć pewne hasła jako pierwsze.
Zastanawiam się nad dwoma inwestycjami. To też w wystąpieniu pana Pawła Sójki przed chwilką wybrzmiało, że są pewne inwestycje, takie jak port kontenerowy, który teraz jest ważnym tematem w mieście. Ja chciałbym, żeby państwo ustosunkowali się właśnie do tej inwestycji i też do drugiej, o której się często latami mówiło, będzie, nie będzie, Świnoujskie Molo. Jak państwo do tych dwóch inwestycji się ustosunkowują? Dobrze, to może zacznę od mola. Molo można zbudować, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Przede wszystkim formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja od 2 lat pracuję jako specjalista do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i wiem, jak wygląda ten proces inwestycyjny. I formuła PPP jest korzyścią przede wszystkim dla miasta, molo jako inwestycja publiczna, ale przyniesie też korzyść inwestorowi, który będzie ją realizował. Nikt nie wyłoży pieniędzy z prywatnego sektora, jeśli nie będzie widział zysków w przyszłości. Stosując formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, proces wyboru inwestora albo konsorcjum inwestorów zajmie od roku do półtora. Po tym czasie można rozpocząć inwestycje, więc jak tylko zostanę prezydentem, powołam biuro do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i to będzie pierwsza inwestycja, w której rozpoczniemy negocjacje i będziemy ją wkrótce realizowali. Druga to jest port kontenerowy i chciałbym z całą stanowczością podkreślić, budowa portu kontenerowego nie jest decyzją samorządu. To jest decyzja obecnego rządu, który kontynuuje politykę poprzedników. I tutaj rząd decyduje o strategicznej inwestycji dla państwa, która oczywiście wpływa na nasze miasto. I można być wrogiem portu kontenerowego, można blokować tę inwestycję, natomiast można też zobaczyć, jakie korzyści ona przyniesie miastu. I prezydent powinien walczyć jak lew o to, żeby budowa portu kontenerowego przyniosła korzyść mieszkańcom, no bo nie mamy siły, żeby zablokować budowę portu. Jaką korzyść? Przede wszystkim tereny, o których już mówiłem, czyli na wschód od przyszłego portu, tereny, które zostaną włączone do gminy miasto Świnoujście. Budowa infrastruktury, budowa rurociągu, wodociągu z Kodrąbka. To powinien sfinansować przyszły inwestor portowy i o to będę walczył jako prezydent. Bardzo dziękuję. No to zastanawiam się w takim razie, jak na sprawy patrzy pani Dorota Konkolewska. Jeżeli chodzi o port kontenerowy, rzeczywiście inwestycja, która nie zależy od samorządu, ale na którą samorząd może mieć duży wpływ. I jeżeli chodzi o samą tą koncepcję, miałam okazję w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście widzieć nową koncepcję, która jest przyjazna dla mieszkańców Prawobrzeża, ale twierdzę, że należy ją zaprezentować i twierdzę, że należy oddać głos mieszkańcom po to, żeby mogli się wypowiedzieć, jak wygląda ich zdanie w oddziaływaniu tego akurat, tej inwestycji na ich życie. Ale zrobiłabym jeszcze jedno. Oprócz tego, że port kontenerowy może stać się faktem i prawdopodobnie tak będzie w najbliższej przyszłości, to chciałabym, żeby środki, które będą wpływały do budżetu miasta, były przeznaczone właśnie dla tych osób, dla tych mieszkańców, którzy będą bezpośrednio w lokalizacji tego portu. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o mieszkańców Warszawy, mieszkańców Prawobrzeża. Bo to oni będą jakby beneficjentami pewnych ujemnych skutków, chociaż wiem, że rząd dosyć mocno podszedł teraz do tego, żeby jak najmniej uciążliwą stała się ta inwestycja, czyli żadne blokady S3, żadne problemy, jeżeli chodzi o rozjeżdżenie tak zwanego Warszawo, nie będzie tutaj miało akurat miejsca. Jeżeli chodzi natomiast o samo molo, my tutaj z grupą z Koalicji Obywatelskiej podeszliśmy do tego bardzo profesjonalnie, po prostu w naszym gronie są architekci, są profesorowie uniwersyteccy, którzy podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, ale mieliśmy ostatnio taką akcję, na którą zaprosiliśmy mieszkańców, żeby przyszli i wypowiedzieli się, jakiego mola chcą. Czy to molo ma być sfinansowane z środków własnych, czy chociażby współfinansowane z środków biznesu? Czy to molo powinno być wyłącznie molem spacerowym, czy też molem, w którym będą umieszczone kafejki, kluby, gastronomia, aby można było zarobkować? I trzecia najważniejsza rzecz to, czy to molo
generalnie powinno mieć architekturę współczesną, czy bardziej zabytkową, taką jaką miała wcześniej. Nic bez mieszkańców nie może się tutaj zdarzyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak Joanna Gatowska patrzy na te dwie inwestycje? Port kontenerowy i molo? No, na port kontenerowy patrzę od ponad 7 lat z ogromnym niepokojem. Niestety nie znamy skutków oddziaływania do dnia dzisiejszego portu na społeczeństwo Świnoujścia, ale również na gospodarkę, głównie na turystykę i uzdrowisko. I bardzo staraliśmy się przez minione lata, żeby do takich opracowań dotrzeć. Niestety również osoby tutaj siedzące, które mówią, że dzisiaj się tak bardzo interesują tematem portu kontenerowego, nie były ani razu w minionych latach na żadnych z dyskusji poważnych, na żadnym z protestów, gdzie mieszkańcy chociażby w kontekście zamkniętej ulicy Ku Morzu wyrażali swój sprzeciw, aby nie w taki sposób zabierać im przestrzeń publiczną, tylko żeby faktycznie w formie dialogu rozmawiać na temat tego, jakie efekty musiałyby czy mogłyby dać współpraca tutaj samorządu z rządem. Chcemy takiej współpracy, natomiast ona musi być przede wszystkim wyjść z punktu wyniku referendum, które będzie przeprowadzone, gdzie poznamy wszystkie oddziaływania na sferę lewobrzeżną części miasta. Pamiętajmy, że jest niepokój również w Międzyzdrojach, jest niepokój po stronie niemieckiej Wyspy Uznam, więc na pewno tak duża inwestycja musi być bardzo mocno przedyskutowana i głęboko wierzę, że tak będzie. Jeśli chodzi o molo, jesteśmy jedyną gminą, która takiego mola nie posiada, kurortem, więc bezwzględnie ono powinno być, od lat również o tym mocno mówię, powinno powstać w formule bądź to partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak było to wcześniej zapowiadane, bądź też poprzez emisję obligacji przychodowych, czy w ramach no, głęboko pojętej, że tak powiem, inwestycji tutaj przedsiębiorców prywatnych również w tą przestrzeń. I nie tylko jedno, bo mamy dwa mole zaplanowane w Świnoujściu, w miejscowych planach. I one na pewno wzbogacą ofertę turystyczną naszego miasta i będą równoważyć właśnie to, co być może faktycznie poprzez decyzje rządu podejmowane ponad głową samorządu zostanie zrealizowane, ale uważam, że do końca trzeba walczyć, żeby tutaj mieszkańcy mieli największe oddziaływanie na te decyzje. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I zadaję to samo pytanie Pawłowi Sójce z, no właśnie, przemysł, turystyka, dwie poważne inwestycje, port kontenerowy i molo. I jak patrzy na to obecny wiceprezydent? Jeżeli chodzi o molo, to jako pierwszy przedstawiłem taką koncepcję na spotkaniu, kiedy prezentowano moją sylwetkę jako kandydata na prezydenta, ale tak naprawdę składałem interpelację jeszcze kiedy byłem radnym. I wtedy uzyskałem informację, że to jest niemożliwe. Ja to zrozumiałem, bo najważniejsza była budowa tunelu. I środki, które z gaz systemu, z podatków naszych przecież, szły jako nasz własny wkład, blisko 150 milionów, to jest własny wkład miasta Świnoujście w tę inwestycję, 15%, pozostało 85% to są środki unijne. I to było zrozumiałe. Teraz, kiedy się te środki, można powiedzieć, że odblokują, ale tak nie do końca, to molo jest to jedną z tych inwestycji, która jest ważna, ale nie najważniejsza. Ja wspomniałem o tym, że najważniejsze jest rozbudowa szpitala, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, bo to jest typowo dla mieszkańców. To musi być personel, to musi być klasa lux, żeby ludzie się czuli przede wszystkim bezpiecznie. I to jest najistotniejsze. Oczywiście infrastruktura też sportowa dla młodzieży, bo bez tej infrastruktury młodzieży nie utrzymamy. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie bardzo istotna, to budownictwo mieszkaniowe dla młodych ludzi. Można przekazać im tereny i oni współdzielnie, jeżeli się zorganizują, wybudują sobie mieszkania taniej niż miasto to buduje do tej pory. Jestem przekonany. Molo oczywiście tak. PPP, to o czym wszyscy tutaj mówią, to jest naturalny krok, czyli partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast jeżeli chodzi o terminal kontenerowy, te decyzje zapadły. My możemy, tak jak powiedziałem, twardo negocjować co do warunków, jakie uzyskamy. To nie może być miasto i ten teren sprzedany za paciorki, jak kupowano kiedyś Indian, kiedy Kolumb wylądował, to za takie paciorki kupował. I musimy twardo walczyć o to, żeby to była rekompensata naprawdę, którą poczują mieszkańcy Świnoujścia. Bo w tej chwili zaproponowano 20 milionów złotych, 5 milionów dolarów. Przepraszam bardzo, to możecie sobie to skonsumować na coś innego. Miasto się na to nie godzi. Jeżeli ma to powstać, to również na naszych warunkach. Nie tylko dlatego, że ktoś tak chce.
ja generalnie widzę w tym również ogromny rozwój miasta Świnoujście. I uważam, że jeżeli pociągniemy w dobrym kierunku i negocjacje pójdą też w dobrym kierunku, to miasto tylko i wyłącznie zyska. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do ostatniego z mojej strony pytania do Państwa. Tutaj również pójdziemy w tej kolejności, ale tu już nie będzie to pytanie takie, powiedzmy, serią. To będzie pytanie indywidualne do każdego z kandydatów. Padło najpierw znowu na pana Marka, na pana Jana Borowskiego. Kandyduje pan jako niezależny. Rozstał się pan ze swoim wcześniejszym środowiskiem politycznym, a ja chciałem zapytać, no właśnie też w kontekście terminala kontenerowego, tych różnych rzeczy, które wymagają dotarcia do Warszawy, kontaktów z rządem centralnym, jak te relacje będą się układały, no biorąc pod uwagę, że jednak współtworzy obecny rząd też to byłe pana środowisko polityczne. Tak, no przede wszystkim niezależność nie oznacza ani samotności, ani tym bardziej wrogości. Ja uważam, że bycie niezależnym prezydentem jest atutem i szansą na to, żeby miasto było wolne od wpływów, jakichkolwiek wpływów. Czy to będzie rządziła Platforma Obywatelska, Prawo Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy jakakolwiek inna partia. To chcę, żeby prezydent miasta był osobą niezależną od politycznych nacisków. Chcę, żeby był niezależny nie tylko od politycznych nacisków, ale także od nacisków biznesowych. Deweloperzy i hotelarze nie mogą stać za prezydentem miasta i wywierać wpływy na proces inwestycyjny i planowanie przestrzenne. To musi być równość i partnerskie traktowanie, a nie wspieranie z tyłu i z zaplecza. Na to nie ma mojej zgody. Ja we mnie, nawet jak byłem w Platformie Obywatelskiej, co często sprawiało mi problemy w relacjach z koleżankami i kolegami, to też byłem osobą niezależną i potrafiłem powiedzieć swoje zdanie, co często niestety sprawiało mi różne wewnętrzne problemy. Natomiast to już za mną. Mimo albo właśnie przez tą niezależność, którą zyskałem odchodząc z Platformy Obywatelskiej, taką pełną, to wsparcia udzieliła nam Polska 2050 Szymona Hołowni, która chociażby odpowiada w rządzie za środki unijne. Wsparcie na zasadzie właśnie partnerstwa. Podpisaliśmy porozumienie na rzecz współpracy dla Świnoujścia w różnych obszarach. Samorządności, ekologii, wsparcie organizacji pozarządowych i innych kwestiach. I tutaj będę bardzo mocno wykorzystywał nasze partnerstwo właśnie w walce o Świnoujście i o pieniądze unijne dla naszego miasta. Jeszcze raz podkreślę, niezależność nie oznacza samotności ani wrogości, a jest atutem i powinna być atutem każdego prezydenta. Bardzo, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do pani Doroty Kąkolewskiej i tego nie wyłapałem gdzieś, kiedy mówiła pani o biznesowym pulsie miasta, więc dopytam teraz, czy ma pani poparcie środowiska deweloperskiego? Jeżeli tak, to czy wyborcy nie powinni obawiać się, że po prostu ich interesy będą przedkładane nad dobro mieszkańców? Należę do osób, która współpracuje z wieloma środowiskami. Nie wiem nic o takim poparciu czy w jakimkolwiek nacisku, o którym tutaj może być mowa. Jestem osobą, która potrafi rozmawiać z każdym, kto widzi możliwość rozwiązania problemu. Jestem chyba wśród kandydatów jedyną, która startuje tutaj pod szyldem partii, bo reprezentuję Koalicję Obywatelską i jestem z tego dumna. Zawsze byłam liberałem, bez względu na to, w jaki sposób i gdzie realizowałam swoje przedsięwzięcia, ale myślę, że dzisiaj, patrząc na perspektywę, patrząc na to, jakie są możliwości pozyskania funduszy dla naszego miasta, wiem, że będę miała to wsparcie również w regionie, bo nikt lepiej nie będzie promował naszego miasta niż były prezydent miasta, który startuje do sejmiku, i nikt lepiej nie będzie patrzył pozytywnie na nasze miasto niż ten, który będzie widział w przyszłym prezydencie zrozumienie, możliwość dobrego wydania środków, godnego, przejrzystego i transparentnego, bo tylko w taki sposób możemy wspólnie budować
to miasto i liczyć na to, że będzie ono się dobrze rozwijało. Ja już wiem, bo były przecież tutaj na tych deskach rozmowy o chociażby braku zgody ze strony rządu na wprowadzenie podatku od opłaty uzdrowiskowej od turystów jednodniowych i wiemy, że w tym kierunku przychodów nie będzie, a tutaj kandydaci prezentują to w swoim programie, licząc, że prawdopodobnie sfinansują różnego rodzaju wydatki. Wiemy, że taka sytuacja w następnym okresie tej kadencji tego rządu nie nastąpi, a więc skupiłabym się przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy mogli mieć wpływ na to, co się będzie tutaj realizowało, ale żeby mogli mieć wpływ, żeby się rozwijali, musi ta współpraca z regionem i z rządem być i te przepływy, które będą możliwe do uzyskania, ja jestem ich gwarantem. Bardzo, bardzo dziękuję. To z kolei usłyszałem. Pani Joanna Gatowska mówi z otwartą przyłbicą, że ma poparcie lokalnej branży turystycznej, ale ja bym chciał usłyszeć, jak chce pani dbać o dobro mieszkańców, no właśnie nie kosztem tych ludzi przyjezdnych. Przepraszam, nie chciałbym, żeby to zostało odebrane, że pani nie mówi, oczywiście mamy jasną odpowiedź, że nie ma takich związków, a ja chciałbym właśnie dopytać panią Joannę Agatowską o to, jak wyobraża sobie ten dwugłos, mieszkańcy a turystyka, przyjezdni a lokalsi. Spokojnie zatrzymamy czas, żeby wszystko się liczyło dla pani i zaczynamy. Dziękuję bardzo. Nie ma absolutnie żadnej sprzeczności pomiędzy mieszkańcami a turystami, turystyką i turystami, bo mieszkańcy pracują na rzecz turystów i otwarcie gościmy ich. 80% świnoujskiego PKB to wpływy z samej bezpośredniej turystyki, jak i z branż pochodnych i zależnych, między innymi właśnie z handlu, który również zdecydowanie należy rozwijać. Jestem gorącą zwolenniczką zmiany tego, jak wygląda właśnie niemieckie targowisko i broniłam aktywnie i byłam z tymi ludźmi w każdej sytuacji, kiedy rozmawialiśmy na temat planów prezydenta o likwidacji tego miejsca. Takie miejsca są potrzebne. Potrzebna jest bliska współpraca samorządu właśnie z wszystkimi przedsiębiorcami i tymi małymi, którzy wynajmują kwatery prywatne, ale i z dużymi hotelami, bo wszyscy właśnie tworzymy tutaj to lokalne PKB, a największa część podatków, jaka wpływa do budżetu miasta, który później jest dzielony na mieszkańców, na potrzeby mieszkańców, na szpitale, na zakład opieki długoterminowej, na przedszkola, żłobki, utrzymanie dróg, czy oczyszczanie miasta, to właśnie wpływa między innymi z tej grupy. Więc zdecydowanie trzeba tą grupę wspierać, rozwijać i chronić, ponieważ podlega dzisiaj już pewnym zagrożeniom, tak? I temu rynkowi konkurencyjnemu i trzeba to wzmacniać, o tym już wspomniałam, jak również tym zagrożeniom, które mogą się wiązać z ograniczonym dostępem do Świnoujścia, chociażby poprzez intensyfikowany ruch przemysłowy do prawobrzeżnej części miasta. Będę zdecydowanie dalej reprezentowała to środowisko, widząc oczywiście całość też problemów naszego miasta i wspierała tych mieszkańców, którzy chcą rozwijać tutaj turystykę, czyli branżę czasu wolnego, bronić zabytków, które są dzisiaj, do których dostęp jest zdecydowanie ograniczony, co wpływa również na atrakcyjność turystyczną miasta. Bo jest niezwykle wielka potrzeba, żeby miasto było bardzo konkurencyjne, bo to rzutuje właśnie na podniesienie kapitałów i społecznych, ale i bogacenie się mieszkańców Świnoujścia i samego miasta. Bardzo, bardzo pani dziękuję. No i ostatnie pytanie będzie do pana Pawła Sójki. Ostatnie lata to są ogromne inwestycje, o których tu już było wspomniane, jak choćby tunel. To są z jednej strony ogromne możliwości, ale z drugiej strony wiemy, że kasa miasta jest na minusie. No i tutaj pojawia się moje pytanie, jak chce pan rozwiązać kwestię zadłużenia i jak myśli pan o tej perspektywie, jak kurort ma zarabiać na siebie, jak ma przynosić dochody, a nie tylko być pod kreską. Jasne. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o te podziały, które są między turystyką a przedsiębiorcami, a mieszkańcami Świnoujścia, to je trzeba po prostu bardzo spłycać i tłumaczyć wszystkim, że to są wspólne wyspy mieszkańców Świnoujścia. Naszą partią
są mieszkańcy Świnoujścia. Bez względu na to, czy oni przyjechali tutaj i osiedlili się, i wybudowali swoje hotele, ale tutaj prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie, bo pan wspomniał o tym. Oczywiście, ale proszę mi pokazać miasto, w którym nie ma zadłużenia. Proszę mi pokazać takie miasto w Polsce, w którym nie ma zadłużenia. Wszystkie miasta są zadłużone, bo wszystkie miasta inwestują. Natomiast prawda jest też taka, że miasto Świnoujście inwestowało wtedy, kiedy mogliśmy pozyskać środki przynajmniej w wysokości 70%, a nasz wkład był 30, 15, 20. I wtedy żeśmy inwestowali. Mówię tutaj na przykład o wspomnianym tunelu. Proszę pamiętać, że za chwileczkę zostanie oddany trzeci zbiornik, jeżeli chodzi o gazoport. To są wpływy około 20 milionów in plus do budżetu miasta, więc podsumujmy to, 60 milionów będzie wpływało co roku, 60 milionów co roku będzie wpływało do budżetu miasta z samego tylko gaz systemu. Więc to są pieniądze, które trzeba umiejętnie zainwestować również w to, co chcemy zrealizować. I jeżeli patrzymy na te nasze plany, tu wszystkich kandydatów, to ja sobie nie wyobrażam bez możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. Tych inwestycji, mówię to uczciwie, nie da się zrealizować, jeżeli nie będziemy potrafili przyciągnąć środków zewnętrznych. Mówię to o środkach też unijnych przede wszystkim. I tutaj współpraca z rządem, który teraz jest, jest oczywiście naturalna. Tylko tutaj trzeba być partnerem, który twardo rozmawia z funkcji prezydenta i broni interesów miasta Świnoujście. A prezydent Burkiewicz pokazał, że mimo, że przez dwie kadencje nie był w żadnej partii, potrafił rozmawiać i z Prawem i Sprawiedliwością, która rządziła przez 8 lat, i z Platformą Obywatelską, w której w tej chwili startuje do sejmiku. Więc myślę, że to nie jest ważne, kto z jakiej partii jest, tylko czy się czuje świnoujszczaninem i tu jest jego serce w Świnoujściu, a nie w Warszawie. Bardzo dziękuję. No, pojawiały się czasami między Państwem jakieś takie, mam wrażenie, jakby zapowiedzi drugiej tury. No to przechodzimy teraz do niej. Druga tura pytań, ale żeby zadać pytanie może tej osobie, która najbardziej chodzi nam po głowie, trzeba będzie mieć jeszcze trochę szczęścia, więc teraz można trzymać kciuki, bo przeprowadzimy kolejne małe losowanie. Tym razem Państwo będą losować swoje nazwiska. W razie oczywiście wylosowania własnego proszę o ponowienie losowania. No i tutaj nam się okaże, kto komu zada w następnej turze pytanie. Przepraszam, to musimy powtórzyć. Na siebie. Na siebie. Odkładamy. Mieszamy. Wszystko się tutaj przemieszało. Zostały dwa losy. No, mała poprawka. Bardzo. I wszyscy kandydaci znają już swoich, no nie chcę powiedzieć konkurentów, adresatów swoich pytań, bo to właśnie to nazwisko, które Państwo wylosowali, należy do osoby, która otrzyma od Państwa pytanie. No i proponuję zachować faktycznie ten kierunek, tą Państwa kolejność, którą wylosowaliśmy na początku, więc pierwsze pytanie będzie należało do pana Jana Borowskiego. No, los mi dzisiaj sprzyja, bo wylosowałem panią Dorotę Konkolewską. Ile mam czasu na zadanie pytania? Tu będziemy mieli 3 minuty właśnie. Tu będziemy mieli troszkę więcej czasu. Każdy kandydat, odpowiadając na pytanie kontrkandydata, będzie miał 3 minuty na odpowiedź. Tu nie ma limitu, ale liczę też na Państwa, jakby to powiedzieć. Nie no, to będzie zwięzłe pytanie, tak trochę żartuję. Pani prezes, kilkakrotnie w trakcie kampanii wyborczej prezentowała się Pani jako to skrajne skrzydło Platformy Obywatelskiej, bo słyszałem, że mówi o Pani osobie, że jest Pani liberałem. I w kontekście właśnie debaty na temat turystyki. Jak Pani jako liberał, który wspiera branżę turystyczną i duże inwestycje hotelowe, które będą w Świnoujściu, co Pani zrobi, aby poprawić warunki pracy mieszkańców Świnoujścia części, którzy często pracują w hotelach po 12-14 godzin na umowach cywilnoprawnych za najniższą stawkę. Ja uważam, że tak nie powinno być, że
mieszkańcy Świnoujścia nie mogą być wykorzystywani przez branżę turystyczną. I jeśli myślę o rozwoju Świnoujścia i branży turystycznej, to dla mnie nie najważniejsze są pieniądze, ale przede wszystkim człowiek i wspieranie. I boję się, że jako liberał pani o tym zapomnę. Pytanie już chyba padło, więc czekamy na odpowiedź. Bycie liberałem nie znaczy, że jestem pozbawiona uczuć. Ja myślę, że pan tutaj bardzo mocno mnie docenił, bo tak naprawdę widzi mnie pan chyba w roli minister pracy i polityki społecznej, dlatego że bardzo dziękuję, że tak wysoko mnie pan ceni. To bardzo ładne z pana strony. Natomiast nie sądzę i wiem również, że to, o czym mówi pan, o takim wyzysku, stawia tutaj branżę hotelową i branżę gastronomiczną w takim dosyć niekorzystnym świetle. Myślę, że tak nie jest. Dlatego, że przestrzeganie zasad ustawy, kodeks pracy czy kodeks cywilny, bo umowy cywilnoprawne to w ramach kontraktu z kodeksu cywilnego, wymagają określonej wysokości stawki. Wymagają określonego czasu, są regulaminy pracy i myślę, że oczywiście patrząc na to, że w okresie sezonu ta praca jest trudna i na pewno wielogodzinna, to wiem również, że branża hotelowa, branża gastronomiczna ma wiele propozycji i wiele różnego rodzaju gadżetów, jak to się tak popularnie mówi w pana języku, które w jakiś sposób rekompensują albo uatrakcyjniają tę pracę, dlatego że i różnego rodzaju pakiety związane z pływalnią, siłownią są realizowane. To również kwestia niższych cen, jeżeli chodzi o posiłki. To również kwestia zakwaterowania, a więc cen za wynajem miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Wiem, że branża przedsiębiorców jest bardzo mocno nastawiona na to, żeby przyciągnąć pracowników, żeby tutaj stworzyć im określone warunki. Chcę powiedzieć, że ja to w swoim programie również też mam, dlatego że wiem, jak wygląda sytuacja z wakatami i to są wakaty w różnych miejscach, nie tylko w branży turystycznej, hotelowej, ale tak jak w tym środowisku, w którym obecnie pracuję, w ochronie zdrowia, czy w inżynierów, czy zobaczmy państwo, jak wiele miejsc pracy czeka chociażby w urzędzie. Tu jest problem inny, tu trzeba stworzyć możliwości, aby ci ludzie do nas przyjechali. A żeby przyjechali, to muszą czuć się bezpiecznie. Żeby czuć się bezpiecznie, to trzeba mieć miejsce, w którym się mieszka, to trzeba mieć miejsce, w którym można swobodnie żyć, mieć dostęp do między innymi rozrywki, do dóbr kultury. I tutaj tego nam akurat przy dobrach kultury czy przyrody nie brakuje, bo położenie miasta jest bardzo dobre i ilość zabytków jest też, myślę, że wystarczająca i można z nich korzystać. To jednak w kwestii bezpieczeństwa tego mieszkaniowego tutaj widzę dużo możliwości. I pakiet, który chciałabym stworzyć, pakiet mieszkaniowy, pakiet dla pracowników, to jest również pakiet, który omawiałam z przedsiębiorcami. Oni są gotowi w ramach swojej działalności, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budować z nami mieszkania po to, żeby były to mieszkania pracownicze, ale i mieszkania dla młodych. I myślę, że to się uda, jeżeli tylko będę miała okazję to z nimi wspólnie zrobić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zadającemu pytanie, i odpowiadającej. No a teraz odpowiadająca zamienia się w zadającą pytanie. Mam okazję, tak. Mam okazję zadać akurat pytanie panu wiceprezydentowi Pawłowi Sójce. I ponieważ jesteśmy już po debacie dotyczącej kultury, a pan prezydent nie miał możliwości uczestnictwa, bo odbierał nagrodę, chciałabym zapytać właśnie, aby mieszkańcy też pozyskali tą informację, jakie on ma propozycje, jeżeli chodzi o atrakcje kulturalne, o to, co dzisiaj jemu podlega, a co tak naprawdę większość z nas stwierdziła, że jest tego za mało i dlaczego było za mało i czy może być więcej, jaka jest jego propozycja dla mieszkańców miasta, dla turystów i przede wszystkim dla branży, która twierdzi, mówię tutaj o ludziach kultury, że tej kultury u nas nie widać. Dziękuję bardzo. Przy okazji dziękuję za to pytanie, bo chciałem państwu powiedzieć, faktycznie była taka debata, nazwijmy to kulturalna, chociaż słyszałem, że nie była do końca.
Ja organizatorom przekazałem informację 29 lutego, że ze względu na termin, który zaproponowali, nie będę mógł wziąć udziału, bo jestem urzędującym zastępcą prezydenta i pan prezydent wysłał mnie do Katowic, żeby odebrać lidera edukacji certyfikat i tam pojechałem, nie mogłem być. Słyszałem, że to tłumaczenie, mimo że jeszcze powtarzałem to tłumaczenie jednej z organizatorów, jednej z pań w czwartek, tuż przed wyjazdem, nie dotarło i część osób była zawiedziona, ale proszę mi wierzyć, jak się pełni funkcję zastępcy prezydenta, to się wykonuje też swoje obowiązki nie tylko na terenie miasta Świnoujście, a moim obowiązkiem było pojechać tam, gdzie było 150 burmistrzów, prezydentów, wójtów i na ich tle odebrać dla naszego Świnoujścia tak zaszczytne wyróżnienie, jakim był laur samorządowca i edukacji przede wszystkim, bo to było najważniejsze. Więc bardzo dziękuję. Myślę, że chyba zaspokoiłem ciekawość wszystkich, czemu mnie nie było, bo te tematy i te pytania się pojawiały. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kulturę, to kulturę przede wszystkim tworzą ludzie. Im nie wolno przeszkadzać. Im trzeba dać środki do tego, żeby mogli się rozwijać. Trzeba stworzyć im warunki. Dlatego też w programie swojego klubu i komitetu przedstawiłem propozycję rozbudowy sali widowiskowo-sportowej, ale również sali teatralnej, która jest w Świnoujściu i nie istnieje w niezmienionych warunkach prawie 30 parę lat. Ona już nie funkcjonuje tak, jak powinna, więc to miejsce, które powinno być dla tych ludzi przygotowane i to miejsce trzeba zrobić. Oni mogą się rozwijać tylko w oparciu o takie miejsca, które są dla nich dedykowane. To również basen północny, o którym mówiłem wcześniej, gdzie tam to miejsce też jest przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego. I o to trzeba zadbać. Skutecznie to animuje Fama, która przyjeżdża do Świnoujścia. I myślę, że to jest taki przebiśnik, jeżeli chodzi o kulturę w tym, przepraszam. Taki polski charakter. Tak. To, szanowni Państwo, kiedyś witały nas syreny tak na redzie. Syreny na redzie nas tak witały i wtedy właśnie takie buczenie było. Proszę mi troszeczkę czasu doliczyć w takim razie. Zatrzymany jest, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja powiem tak, wrócę do okresu pandemii. Szanowni Państwo, w okresie pandemii kultura była... Liczę się z Pani słowem. Chwila dla Pani. 52 sekundy było. 2,50, tak? 52 sekundy. Pani radna mnie tu pilnuje bardzo mocno. Okej, możemy? A nie, dobra, no to jeszcze raz. A, no dobrze, no to jeszcze cofamy troszeczkę, tak? Dobra. Dobra, okej. Nie będziemy tacy drobiazgowi. Szanowni Państwo, wiele ludzi kultury, można powiedzieć, zwinęło się w pandemii, bo nie mieli pracy. Nie mogli egzystować. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele ludzi z kultury przebranżowiło się, poszło do innych zawodów. Jeżeli stworzymy im warunki i przede wszystkim damy pieniądze, bo bez pieniędzy kultury nie będzie, to będzie tak, jak będzie. Natomiast ja jestem dumny z tego, że kiedy zostałem zastępcą prezydenta, powstał w Świnoujściu festiwal imienia Marka Grechuty, gdzie on wrósł. W 2015 roku był pierwszy festiwal. W 2014 pod koniec roku było otwarcie tego amfiteatru imienia Marka Grechuty, a później przez kilka lat był festiwal Marka Grechuty. I dlaczego upadł? Bo niestety Fundacja Korowód nie wytrzymała w Krakowie tej presji czasu i tej pandemii. Ona się zlikwidowała. I to był ten problem ogromny. Jeżeli damy pieniądze odpowiednie dla kultury i dla ludzi kultury, to oni będą ją potrafili rozwijać. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz trzeba się jeszcze pilnować, żeby za każdym razem włączyć, wyłączyć mikrofon, ale staramy się, robimy co możemy. Proszę Państwa, no to doszliśmy w takim razie do rundy trzeciej. W takim razie to czas dla Państwa. Jeszcze nie. Przepraszam bardzo. Ja powiedziałem, że nie będę tak pana traktował jak panu minister Nitras, tak z góry. Pamiętamy to spotkanie, ale teraz mówię.
Jeszcze oczywiście pani Joanna Gratowska. Tak jest. Najmocniej, przepraszam, optyczne wrażenie, że już jesteśmy na samym końcu oczywiście. Także dziękuję bardzo odpowiadającemu, dziękuję zadającej pytanie. No i teraz patrzymy wszyscy na panią Joannę Gatowską, która zada pytanie, no właśnie, pytanie komu? Dziękuję bardzo. Tak, to niespodzianka. Ja wylosowałam Jana Borowskiego. To nie przypadek. To nie przypadek, tak. Janie, jeśli mogę tak do ciebie powiedzieć. Mamy okazję współpracować w Radzie Miasta 9 lat. Widziałam twoje dojrzewanie od takiego bardzo walecznego członka Platformy, dążącego do tego, żeby być jej liderem, na co patrzyłam z podziwem, że masz takie ambicje. I wydawało mi się, że właśnie do takiego, w takim kierunku, do takiego celu dojdziesz. Głosowałeś często tak, jak decydował klub, jak decydowały partyjne interesy. Nawet pamiętam ostatnie głosowanie przy projekcie uchwały dotyczącym zmiany zagospodarowania przestrzennego dla terenów, dla nieruchomości i mieszkańców ulicy Krzywej, gdzie powiedziałeś, że zagłosujesz tak, jak będzie klub kazał. I zagłosowałeś za uznaniem tej skargi na prezydenta za bezzasadną, czyli wbrew woli mieszkańców. To było na moment przed tym, kiedy partia zdecydowała, że nie ciebie chce na lidera swojej formacji w tych wyborach samorządowych. Jak się dzisiaj czujesz w sytuacji, kiedy wybrano na twoje miejsce osobę zupełnie spoza partii, która dla tej partii no nic nie zrobiła przez te minione 9 lat, a ty tak ciężko na nią pracowałeś? Czy nie masz kaca? Ja myślę, że pytanie o emocje nigdy nie jest słabe, bo to zawsze część odkrywania siebie i dzielenia się jednak czymś no, takim prywatnym, intymnym, więc nie uważam, żeby to było słabe pytanie i warto pytać o to, jak się czujemy z pewnymi decyzjami. Tak, no czuję, na początku czułem się rzeczywiście taki zlekceważony, no bo pracowałem na tą partię przez 18 długich lat i pamiętam i bardzo dobre 18 lat byłem w Platformie i byłem i przeżywaliśmy różne chwile i pamiętam, jak wiele inicjatyw, nad którymi pracowaliśmy. I też jako lider nigdy bym tak nie postąpił jak moje koleżanki i koledzy z klubu. Bo bycie liderem to jest przede wszystkim wspieranie innych liderów w ich rozwoju, a nie dołowanie i wycinanie. I najpiękniejsze w pracy lidera jest patrzenie, jak inni się rozwijają, jak dostają skrzydeł, jak realizują swoje pomysły, swoje pasje, a nie brudna polityczna gra, która przez ostatnie miesiące miała miejsce niestety w strukturach lokalnej Platformy. I właśnie z taką grą się nie zgadzam. Jak się czuję dzisiaj? Właśnie te skrzydła rozwijam w końcu. Widzę ludzi, którzy są wokół mnie. Nie mają może zbyt dużego doświadczenia samorządowego, ale to są ludzie pełni pasji, zaangażowani, społecznicy, związani ze sportem, z turystyką, z innymi dziedzinami życia miasta. I wzajemnie się wspieramy. I właśnie takich chcę ugrupowań w Świnoujściu, czy organizacji pozarządowych, czy klubów w przyszłej Radzie, którzy stawiają na swój własny rozwój, a nie prowadzą brudną politykę. I tak muszę przyznać, że właśnie chcę, żeby prezydenta cechowała niezależność. Koniec z instrukcjami dostawanymi ze Szczecina czy z Warszawy, jak mamy głosować, żeby nie,
Żeby nie zaszkodzić czasami kandydatowi do sejmiku, który dostał jedynkę na liście Platformy Obywatelskiej. Więc nie będzie nigdy takich instrukcji ani ze Szczecina, ani z Warszawy, ani z żadnego innego miejsca w Polsce. Będziemy podejmować decyzje w oparciu o dialog i konsultacje społeczne z mieszkańcami. Żal już za mną do mojego byłego środowiska, ale przede mną nadzieja, przyszłość, wiara w zwycięstwo i to, że zmienimy to miasto. Już je zmieniamy, czas na zmianę pokoleniową i czas na zwycięstwo, a partyjne struktury zostawmy w tyle. Bardzo dziękuję odpowiadającemu, bardzo dziękuję zadającej pytanie, no i dziękuję Państwu też za bardzo żywiołowe reakcje. No i w roli pytającego teraz na pewno Paweł Sójka. Kto będzie tą osobą, to już też chyba możemy zgadnąć. Tą osobą jest Joanna Gadowska. Szanowni Państwo, ja chyba znam najdłużej, jeżeli chodzi o taką działalność samorządową, Joannę Gadowską. Bo jesteśmy w sumie gdzieś obok siebie, czasami ramię w ramię, tak było, nie można tego zaprzeczyć, blisko 24 lata. I wiem, jak żeśmy się rozwijali wszyscy. Wiem o dobrych rzeczach, które robiła, i wiem też o złych. Bo tacy jesteśmy, nie jesteśmy zero-jedynkowi. I powiem panu szczerze, kiedy myślałem o tym, o tej rundzie pytań, kiedy wiedziałem, że może traficie tak, że będę musiał zadać pytanie Joannie Gadowskiej, pomyślałem sobie, że jest tak wiele pytań, na które już znam odpowiedzi, że nie warto zadawać tego pytania. Ale jedno mnie bardzo nurtuje. Jedno mnie bardzo nurtuje i myślę, że nurtuje mieszkańców Świnoujścia. Bo widzimy, że ta kampania, która w tej chwili jest, przebiega jednak mimo wszystko w taki nierówny sposób. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Każdy z komitetów może przeznaczyć 122 800 zł na swoją kampanię. Z tego 90 000 może być tylko użyte, jeżeli chodzi o marketing. Szanowni Państwo, to są zobowiązania. To są zobowiązania, które trzeba będzie realizować. I to jest ogromny ból. Bo wierzę w czyste intencje, wierzę, że każdy z nas tutaj siedzących chce wygrać te wybory. Tylko sam widzę te dysproporcje. I to pytanie jest takie, czy mieszkańcy to widzą i chcą też jasnych odpowiedzi. Dlatego też, tak jak powiedziałem na wstępie, żadnego pytania nie ma dla pani Joanny Gadowskiej. Dziękuję bardzo. Tak czy inaczej, pani Joanna Gadowska ma 3 minuty, które jakby przysługują jej w tej turze, więc nie chciałbym jej tutaj pominąć. Może się w takim razie po prostu do tego odnieść. Dziękuję bardzo. Co prawda pytanie nie padło, ale była to teza postawiona, więc ja się chętnie do niej odniosę. Tak, wszyscy mamy 122 tysiące z lekkim groszem do wydania. Tak pana prezydenta, pana Pawła, bo tutaj wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy kandydatami, nie powinniśmy nawet funkcyjnie być określani. Komitet, jak i mój, jak i pani Doroty, jak i pana Jana. I to są pieniądze, które każdy z nas może włożyć w obecną kampanię. No, mnie akurat nie stać na kontenery na przykład, żeby stawiać, czy na prawo, czy na lewo brzeżu. Natomiast stać mnie na te rzeczy, które realizuję. Na dzień dzisiejszy nasz komitet ma zebrane już środki. Są to wpłaty, na które składaliśmy się jako radni przez minione 5,5 roku. Wpłacaliśmy również jako kandydaci środki na konta. Nie wiem, jak to u Państwa wygląda, ale my sami współfinansujemy tą kampanię. Wpłacają nasze rodziny, wpłacają nasi znajomi. Na dzień dzisiejszy wykorzystanie naszego budżetu wynosi 80%, ale mamy jeszcze 2 tygodnie, na które chcemy też efektywnie te pieniążki wydać. I to, co chyba nas różni od innych, że my się tymi pieniążkami po prostu dzielimy z mieszkańcami.
ponieważ wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy produkować milionów ulotek, plakatów, tylko po prostu zorganizujemy imprezy dla mieszkańców. Stąd też było ich kilka, były tysiące ludzi zadowolonych, szczęśliwych, że mogli się spotkać. Bo tych imprez w mieście do tej pory, panie prezydencie, tak dużo nie było, bo nie odpowiedział pan na pytanie pani kontrkandydatki Konkolewskiej. I mieszkańcy bardzo tego potrzebują, więc my im chcemy to dać i tak też chcemy tym miastem zarządzać. Gospodarnie, przedsiębiorczo, licząc każdą złotówkę i dobrze ją po prostu wydając. Stąd też proszę się nie martwić, każdy z komitetów składa sprawozdanie. Mamy rejestry, one są publiczne, nasz rejestr jest dostępny również na naszej stronie internetowej. Rozliczymy się z każdej złotówki, państwo też się rozliczycie. Pana banerów jeszcze w większości nie ma, bo będą dopiero wywieszane. Tutaj niektórzy kandydaci przyćmiewają, myślę też, moją kampanię. Nie wiem, jak mój sztab zareaguje, czy nie będzie się denerwował. Natomiast my idziemy w tą kampanię bezpośrednią i w kampanię bliską mieszkańcom, bo miasto musi być dla mieszkańców, a my chcemy to miasto zmienić po prostu. I pragnę państwa zapewnić, że jeśli odpowiednio wcześnie zadba się o dobre warunki współpracy przy produkcji banerów, czy przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, one nie są wcale takie drogie i naprawdę wtedy starcza na więcej. No państwo możecie im się na tym nie zgodzić. To znaczy, że Komitet Koalicji Obywatelskiej przekroczył limit budżetu, tak? No możecie się państwo śmiać. Przekroczyliście państwo limit? No wygląda na to, że przekroczyliście. Także... No to znaczy, że przekroczyliście limity przy wywieszaniu, przy stawianiu kontenerów i przy wywieszaniu wielkopowierzchniowych banerów. No macie państwo kontenery, mogę wskazać wam, no to naczepy, jak zwał, tak zwał. Skończył nam się czas. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do trzeciej rundy. Zapraszam do zadawania pytań, mamy już podniesione ręce. W takim razie, czy mogę prosić mikrofon, który będzie teraz podróżował po sali? Tak, a przepraszam najmocniej, tak, może jeszcze tylko powiem o dwóch prostych zasadach, ale też gdybyśmy się na początku o nich dowiedzieli, to na pewno nam pomoże. Proszę o to, żeby zgłaszając, państwo mówili też, do kogo jest pytanie. Mogą państwo zadać pytanie do wszystkich kandydatów to samo, albo może być ono do konkretnego kandydata. I mam taką prośbę o umowę między nami. Jeżeli okaże się, że jeden kandydat będzie dostawał bardzo dużo pytań z sali, to ja wtedy poproszę państwa, żeby też inne komitety czy osoby, które mają pytania do innych kandydatów, też mogły zabrać głos. To tylko jedyna moja interwencja, ale wtedy proszę o tą prośbę na początek, że chcą państwo zadać konkretnej osobie pytanie, to na początku. No i potem 2 minuty kandydat ma na odpowiedź i widzę pana, więc może rzeczywiście do pana podejdźmy jako pierwszego. Pytanie, gdzie mamy mikrofon? Pierwsza, ale panią stąd. Ja dostałam pierwszy mikrofon, to może... To dobrze, prosimy. Ja mam pytanie do pani Doroty Konkolewskiej. Bo z jednej strony mówi pani o sobie, że jest empatyczna, lubi pani ludzi, współczuje i jest przeciwniczką hejtu, personalnych ataków, liberałem. Osobą, która ceni sobie tolerancję, podkreśla swoją niezależność i naturalność. A z drugiej strony, z tego co widzimy z mediów, czyny pani są zupełnie odwrotne. Ostatnie wydarzenia pokazują nam, że pisze pani do kogoś, że szczerzy zęby. W komunikacji ze współmieszkańcami posługuje się pani wezwaniami do sądu, atakuje personalnie. No z tego wynika, że tak naprawdę nie lubi pani ludzi. Proszę nam powiedzieć, jakim prezydentem pani chce być? Jaka tak naprawdę jest pani Dorota Konkolewska? Bardzo. Próbujemy włączyć mikrofon. Jest włączony. Tak, jest włączony. Ważne pytanie, usłyszałem. Dobrze, tak mamy.
Bardzo dziękuję za to pytanie, ale muszę chyba podziękować panu Piotrowi Piwowarczykowi, bo to on w taki sposób zareagował na jeden z moich komentarzy. Jestem państwu ci, którzy nie śledzą mojego profilu, wyjaśnienie odnośnie kwestii, jak jedna ze zwolenniczek mojej kontrkandydatki bardzo często wchodzi na mój profil i bardzo mocno atakuje. Zresztą cały ten komitet jest bardzo agresywny w stosunku do mnie, ale dziękuję, państwo podbijacie mój profil i mam większe zasięgi, także jestem państwu ogromnie wdzięczna, a pani Zielińskiej szczególnie, której uśmieszki widzę codziennie, więc jestem jej ogromnie zobowiązana. Natomiast rzeczywiście pojawiają się nieraz różnego rodzaju moje odpowiedzi ad vocem, ponieważ ta pani zaatakowała mnie w sposób taki, że w ostatnim czasie, kiedy odbywała się konferencja z panem ministrem Nitrasem, rozmawialiśmy o różnych problemach. Pani stwierdziła, że oczywiście nie zabrałam głosu w sprawie ulicy Kumorzu, ale takie głosy były już w sali, więc trudno było zadawać te same pytania po raz kolejny. I stwierdziła tylko, że szczerze zęby do ministra. Więc pozwoliłam sobie tym samym tonem odpowiedzieć pani, że no być może ja szczerzyłam te zęby, uśmiechając się grzecznie do pana ministra, bo wydaje mi się, że kultura tego wymaga. Natomiast kiedy był pan poseł Rzepa, to ktoś inny szczerzył zęby do niego i tak samo mógł zadać to pytanie. Nie należę do osób, proszę państwa, które stara się kogokolwiek dyskredytować, hejtować, bo brzydzę się taką sprawą. Niestety hejt niszczy. Widziałam to i państwo też widzieliście, jak stało się w naszym kraju, kiedy hejterzy niestety dochodzą do głosu i kiedy dzieją się, mamy samobójstwa wśród młodzieży, mamy, proszę państwa, różnego rodzaju sytuacje, kiedy ludzie dorośli nie wytrzymują tego, cóż dopiero dzieci. Opieka psychiatryczna u nas jest w naszym kraju na pewnym poziomie załamania, więc walczę z tym. Natomiast proszę mi wierzyć również, że jeżeli mam do czynienia z osobą, która potrzebuje pomocy, zawsze udzielam i nie muszę w tym momencie mówić o tym wprost, czy publikować tego na Facebooku. Po prostu do mnie dzwonią ludzie często i w nocy i tę pomoc moją mają. Bardzo, bardzo dziękuję za tę odpowiedź i też za to pytanie. Choć mam nadzieję, że pojawią się też pytania merytoryczne, że będzie jak najwięcej takich, które dotyczą spraw mieszkańców. Nasz mikrofon krąży, mam nadzieję, że już dotarł do któregoś z państwa. Proszę bardzo. Dzień dobry, pan Włoszczyk. Dla pana Jarka. Ostatnio ja czytałem, teraz mówię z pamięci, tutaj pani od pana przeczytała. Gratulacje. Tutaj pytania do trzech, czterech kandydatów padnie z mojej strony. Trzech z czterech kandydatów jest w samorządzie co najmniej od kilkunastu lat. I tutaj w dzisiejszych wypowiedziach, za przeproszeniem, żeby nie powiedzieć brzydko, ale muszę to powiedzieć, wycierają sobie gęby prawobrzeżne. Chciałbym zadać jedno najważniejsze pytanie. Co przez te lata ci samorządowcy zrobili dla prawobrzeża i czemu tak mało? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy zachowujemy w takim razie nasz porządek? Może idźmy rzeczywiście od... Zachowajmy rzeczywiście ten... Zachowajmy, proszę, zachowajmy ten porządek. Czyli to do trzech tylko. Tak, do trzech. Pan Jan, Joanna i pan. Ja mogę odpowiedzieć też. Ja myślę, szanowni państwo, że... Może ja zacznę, dobrze? Tak? Szanowni państwo, odpowiadam panu Wojtkowi Polakowi, którego znam wiele lat. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o moją działkę i to, co realizowałem przez ostatnie lata, bo to pytanie jest do czterech kandydatów. Bycie prezesem szpitala, czy bycie zastępcą dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, to też jest praca w samorządzie. Ale powiem tylko to, co w mojej działce udało mi się zrealizować. Szanowni państwo, był taki moment, kiedy podejmowaliśmy decyzję co do budowy hali sportowej na Warszawie i tu, tak jak jesteśmy, bo to dwie osoby, byliśmy za. Przypomnę o świętej pamięci Tadeuszu Kaczmarku, który był postacią nietuzinkową i to był człowiek, który naprawdę potrafił wiele rzeczy załatwić, niestety w wyniku wypadku zmarł. Brakuje go nam na pewno do tej pory, jeżeli chodzi o prawobrzeże. Natomiast jeżeli chodzi o budowę boiska i bieżni tego całego kompleksu, to chciałem powiedzieć, i można to sprawdzić, skutecznie zabiegałem o dofinansowanie z ministerstwa. Skutecznie. To były wyjazdy do ministerstwa. Ministerstwa Sportu, którym wtedy, przypomnę, w rządzie, rząd był Prawa i Sprawiedliwości. I nie bałem się tutaj
tego rządu wtedy, tylko jechałem z konkretnym zadaniem, które zlecił mi prezydent Janusz Murkiewicz. Brałem panią od inwestycji, panią Annę Preisner, od pozyskiwania środków zewnętrznych. Były jeszcze ze mną inne osoby i twardo negocjowaliśmy. I to były pieniądze wielomilionowe. Wielomilionowe, które nam się udało pozyskać dla budowy tego kompleksu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, szanowni państwo, to chciałbym powiedzieć, że w tej kadencji udało się rozwiązać problem przedszkoli i żłobków. I to również dotyczy Prawobrzeża. Mało tego, w tej chwili mamy sytuację tak komfortową, że jeżeli w styczniu dostałem raport ze żłobków i z przedszkoli świnoujskich, to miałem 30 miejsc w przedszkolu wolnych i 8 żłobkowych. Więc to świadczy też o rozwiązywaniu problemów. One będą w dalszym ciągu, ale jeżeli będziemy razem się spotykać i rozmawiać, to my te problemy rozwiążemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Przepraszam, bo mamy jeszcze pozostałych kandydatów, prawda? Więc jeżeli pytanie było do trzech, to rozumiem, że czwarty ma prawo wyboru, co z tym zrobi? Odpowie, więc może... Dobrze, jeżeli zaczęliśmy od tamtej strony, czy możemy kontynuować? Chyba nie. Ten działa. Wojtku, tak może powiem. Myślę, że każdy z nas zrobił tyle, ile mógł, będąc w określonym czasie i w określonym miejscu. Ja również mam czym się pochwalić, bo Prawobrzeże to również Karsibór, Przytór i Warszów. I to nie jest wycieranie sobie, bardzo bym prosiła, żeby nie używać takich słów, ponieważ dla nas wszystkich, dla mnie przede wszystkim, Prawobrzeże zawsze było bardzo ważne i było głęboko w moim sercu. I było wtedy, kiedy pisałam ci pisma na twoją prośbę, kiedy byłeś przewodniczącym zarządu osiedla. I ja mam dowody, ile pism ci pisałam z wnioskami do prezydenta Pozwólmy miasta dotyczącymi różnych przedsięwzięć inwestycyjnych na Prawobrzeżu, dotyczących na przykład zorganizowania miejsc postoju dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie o tym chciałam mówić. Bo zawsze byliśmy do państwa, ja byłam do waszej dyspozycji. Natomiast jeśli chodzi o Karsibór, to jest kwestia walki o pieniążki na położenie rury kanalizacyjnej, która niestety jest zaślepiona, na uzyskanie środków finansowych na budowę ulicy 1 Maja. To jest kwestia budowy przystanku turystyki wodnej na Ognicy. To jest również popieranie wielu wniosków, które miasto składało, bo to również jest praca radnego. Popieranie, a nie przeszkadzanie w realizacji różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. I te wszystkie szanse zostały wykorzystane. To, co można było, zostało zrobione. Ponadto zawsze byłam z Prawobrzeżem. W każdej sytuacji, na każdym proteście, kiedy ciebie jeszcze nie było, to ja tam byłam 7 lat temu i broniłam stoczniowców, broniłam uzdrowiska Świnoujście, broniłam Prawobrzeża i będę broniła nadal. Tak jak będę broniła Lewobrzeża, jeśli będzie taka potrzeba. Więc zachęcam do mniejszych emocji, mniejszej agresji, bo naprawdę ona jest dzisiaj nikomu niepotrzebna, bo chcemy, żeby miasto było jedno, żeby było, rozwijało się równomiernie, również na Prawobrzeżu, a to, że byliście przez wiele lat pokrzywdzeni, to jest prawda. I dzisiaj moją rolą, mojego komitetu będzie wyrównywanie tych nierówności i stworzenie jednego silnego Świnoujścia. Bardzo dziękuję i zapraszam kolejną kandydatkę do odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze walczymy z mikrofonem, ale za chwilę na pewno się uda. Może uprościć. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za ten apel odnośnie mniejszej agresji, bo ja mam nadzieję, że dzisiaj już nie będzie takiego hejtu na moim profilu od strony państwa komitetu. Dziękuję bardzo. W każdym bądź razie chciałam powiedzieć, ja jestem człowiekiem czynu. Ja nie jestem osobą, która obiecuje, która robi papiery, która albo stoi na rondzie i protestuje, bo jestem człowiekiem, który uważa, że należy wszystko rozwiązywać dialogiem. Po pierwsze, mając okazję być zastępcą dyrektora gospodarki mieszkaniowej, widziałam
to, że na Prawobrzeżu dzieje się troszeczkę mniej. W związku z czym, kiedy okazało się, że można pozyskać środki na działalność, która może przysporzyć temu rejonowi troszeczkę więcej wydarzeń, chociażby albo możliwości dostępu do urządzeń sportowych, podjęłam kroki, aby pozyskać środki wtedy jeszcze z LNG, aby wybudować ścieżkę zdrowia między ulicą Węgierską a Holenderską. Tam zawsze ten problem społeczny troszeczkę wykluczonej społeczności był i chciałam stworzyć im też warunki, aby mogli korzystać z urządzeń sportowych. Wtedy jeszcze nie były one tak powszechne. Udało mi się to zrobić. Kiedy wjeżdżaliście Państwo do Świnoujścia jeszcze kilkanaście lat temu, mijaliście taki żółty, nieciekawy budynek przy ulicy Balińskiego i choć niektórzy darzyli go sentymentem, to okazało się, że budynek niestety bardzo mocno zagraża społeczeństwu i wiele osób bezdomnych tam przebywało. Trzeba było ten budynek po prostu doprowadzić do rozbiórki. Nie udawało się to wielu, wielu osobom. Mnie udało się przekonać konserwatora do tego, żeby wydał pozytywną opinię w tym zakresie i dzisiaj mamy miejsca postojowe. I ktoś myśli, że Prawobrzeże to tylko to, że idzie się na stację PKP i tutaj też kieruję do Państwa ten ukłon, bo tak mi napisał. To tak nie jest, ale co najważniejsze, udało mi się przekonać wszystkie strony sprawy, która dzisiaj mieszkańców w bardzo mocny sposób angażuje, to sprawa ulicy Sołtana i Ludzi Morza, bo po wyborach samorządowych będzie możliwość usiąść do stołu i rozwiązać ten problem, bo jest dobra wola wszystkich stron. I to jest moja działalność. Być może nie stoję i nie protestuję, ale działam. Dziękujemy bardzo. Został więc pan Jan Borowski, zapraszamy. Tak, no ja rozumiem, że jest to pytanie przede wszystkim do radnych z Prawobrzeża. Ja nie jestem radnym z Prawobrzeża i także do ciebie, Wojtku, jest to pytanie. Możesz się sam do siebie skierować, ponieważ pamiętam, że byłeś przewodniczącym zarządu osiedla Warszu, prawda? Chyba zostałeś odwołany z tego co pamiętam, może nie zdążyłeś zrealizować swoich planów. Jak myślę o Prawobrzeżu, to myślę rzeczywiście o zamknięciu ulicy ku morzu. Wtedy, jak tylko ta ulica została zamknięta, to wspólnie wtedy z Klubem Koalicji byłem za tym, żeby wystąpić do prezydenta, żeby ten skierował, prezydent miasta wystąpił z pozwem o zadośćuczynienie dla przedsiębiorców na Prawobrzeżu. Więc ja proszę cię, Wojtku, żebyś zadał to pytanie prezydentowi, który startuje do sejmiku, dlaczego tych odszkodowań jeszcze nie ma i dlaczego gmina miasto Świnoujście nie jest w sporze tymi, którzy zamknęli drogę, a teraz nie chcą jej otworzyć, bo odszkodowania od Skarbu Państwa przedsiębiorcom na Warszawie się po prostu należą za tak olbrzymie straty. Druga kwestia to pytanie o przyszłość. Ja myślę, że prezydent powinien przede wszystkim wiedzieć, co należy zrobić na Prawobrzeżu. Ja zaproponuję taki mechanizm, aby część pieniędzy proporcjonalnie, która idzie z gospodarki morskiej, a gospodarka morska rozwija się przede wszystkim na Prawobrzeżu, była potem przekazywana do i realizowane inwestycje z budżetu miasta. Uczciwy mechanizm, który przekaże część środków właśnie na rozwój Prawobrzeża. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Szczerbiński Rafał, działacz społeczny, sportowy. Ja tutaj chciałem się kandydatów wszystkich spytać o infrastrukturę sportową, hale, baseny, takie rzeczy. Ale tytułem wstępu tylko powiem, bo jest tutaj też pan od karate, prawda, trener, działacz. Ja chciałem się spytać taką rzecz, jak to jest, że mistrzostwa w karate, które rzekomo są w Świnoujściu, tak naprawdę są robione w Albeku, prawda? Jak to jest? Czemu nowa Uznam Arena, pomimo pięknej nazwy,
dość hucznej, no jest halą standardu takiej przyzwoitej hali szkolnej. Basen, no niestety niecka 25-metrowa, jest to takie dla pływaków niesatysfakcjonujące. Radny swego czasu Jarek Włodarczyk nawet publicznie do prezydenta w tej sprawie się odzywał, do prezydenta Żmurkiewicza został wyszydzony. Ja chciałem się tutaj spytać państwa, no już wspomnę też tutaj o pana, kiedyś na hali żeśmy na Piłsudskiego rozmawiali o nowej hali na Piłsudskiego, no niestety nie ma tutaj realizacji tych. Z drugiej strony imprezy, nawet wyborcze, gdzie są realizowane? Gdzieś w amfiteatrach, na świeżym powietrzu, nawet zimą, dlatego że nie ma obiektu wielofunkcyjnego w mieście. Chciałem się wszystkich kandydatów spytać, jak widzicie przyszłość, bo ja uważam, że te rządy prezydenta Żmurkiewicza to był dla świnoujskiego sportu czas stracony. Najlepiej to było widać na tym, jak Flocie groził awans do pierwszej ligi. Powiem, takiego koniunkturalizmu ja w życiu nie widziałem, prawda? No nic, dziękuję. Jak państwo widzą w ogóle ten temat w ogóle obiektów sportowych w Świnoujściu? Dziękuję. Ja mam, przepraszam, tylko taką maleńką prośbę za zgodą też państwa kandydatów, ponieważ przekroczyliśmy już połowę maksymalnego czasu, jaki przewidzieliśmy, a pytań jest mnóstwo. Przejdźmy na system jednominutowy, mam taką prośbę. Uda nam się wtedy więcej tych pytań przyjąć. Dziękuję. Okej, czy mogę w takim razie? Tak. Znam tutaj kolegę, który zadał to pytanie. Dlaczego są takie zawody w Walbeku? Bo nie ma takiej hali. Ta hala, która jest sala, która jest jako uznam arena, to jest sala gimnastyczna, oczywiście z widownią, ale widownią bardzo mało. Jeżeli przyjeżdża 600 zawodników z całej Europy do Świnoujścia, to nie ma szans w żadnej z sal tego zrealizować. W związku z tym, ale proszę nie przerywać teraz, dobrze? W związku z tym musieliśmy się zwrócić do partnera niemieckiego. I powiem państwu, nie miałem z tym żadnego problemu, mało tego, ci uczestnicy nawet nie wiedzieli, kiedy przyjeżdżali z koteli świnoujskich autokarami i wylądowali zaraz na hali sportowej w Walbeku, że są w Niemczech. Myśleli, że to jest po prostu Świnoujście. To taki chwyt marketingowy. Natomiast co do budowy nowej hali widowiskowo-sportowej, one są w planach. One są w planach i w tej chwili jest już projektowanie. Tutaj siedzi na widowni też pani prezydent Michalska, która za to odpowiada i chcę pana zapewnić, że to już jest. Tylko trzeba to zrealizować, mieć chęć zrealizowania. To już koniec? W takim razie dobrze, króciutko. Dziękuję bardzo. Ja mam tą chęć. Dziękuję. Prosimy panią Joannę Agatowską. Tak, oczywiście ma pan rację, że infrastruktura sportowo-rekreacyjna w naszym mieście jest niewystarczająca i trzeba ją rozbudować. I to jest bardzo ważny cel, bo ludzie chcą spędzać czas w godnych warunkach. Z oburzeniem przyjęłam ja i radni mojego klubu informację o ograniczeniu dostępności tak naprawdę o wprowadzeniu opłat, może w ten sposób, co na pewno wpłynęło na ograniczenie dostępności do sekcji organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz. I to jest skandal, że w naszym mieście rodzice muszą płacić za zajęcia sportowo-rekreacyjne naszych dzieci, gdzie Ośrodek Sportu dostaje naprawdę spore pieniądze i te dzieci nie mogą się tam w sposób nieskrępowany rozwijać. No, trzeba to na pewno zmienić i takie mamy plany, żeby to zmienić. Chcemy wprowadzić bon juniora, który ułatwi rodzicom, odciąży ich od kosztów uczestniczenia dzieci w zajęciach sportowych, ale jednocześnie pobudzi całą tą sferę sportowo-rekreacyjną, znajdzie nowych instruktorów, no i chciałoby się dłużej. No przykro mi bardzo, ale indywidualnie panu Rafałowi opowiem o naszych planach. Bardzo dziękuję. Tak, to jest nowa rzeczywistość. Trzeba się nauczyć, ile to ta minuta trwa, ale nauczymy się tego. Mamy jeszcze chwilę. Proszę teraz panią Dorotę Konkolewską. W naszym mieście mnóstwo zostało zrobione, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Zobaczcie państwo boiska Orlik, zobaczcie państwo tutaj bieżnie, zobaczcie państwo również tutaj tam, gdzie można uprawiać tenis. Także tej infrastruktury jest coraz więcej. Oczywiście chciałoby się więcej i myślę, że jest taka potrzeba, żeby i halę sportową i inne obiekty jeszcze w naszym mieście pożądane były. Jeżeli chodzi o kwestię odpłatności, bo tutaj poruszyła to pani radna, to powiem szczerze, no trochę jestem zdziwiona, bo przecież pełniła obowiązki zastępcy prezydenta i miała bezpośredni wpływ na to. Podlegała jej właśnie kultura, sport, pracowała w OSIR-ze i myślę, że można było w tym zakresie zadziałać. Natomiast bardzo chciałabym wspierać sportowców, bardzo chciałabym wspierać tutaj piłkarzy i prawobrzeża, i lewobrzeża. Uważam, że jest to marka naszego miasta i należy tą markę wykorzystać. Połączyłabym oczywiście pewne kwestie biznesowe, bo można z tego zrobić spółkę i takie plany w przyszłości też mam.
Bardzo dziękuję, przepraszam na ad vocem już, bo teraz byśmy tutaj, potem będzie... przyjmujemy, pani Joanna Gatowska mówi, że tutaj nie było to zgodne z prawdą, co w tym momencie powiedziała pani kontrkandydatka, a ja proszę jeszcze o zabranie głosu pana Jana Borowskiego. Tak, no pytanie było dlaczego? No też tego nie rozumiem, że inwestycje, na które wydaje się 40 milionów złotych na budowę nowej hali, a nie można na niej przeprowadzić zawodów sportowych, są po prostu moim zdaniem niewłaściwie zrealizowane. I my naprawdę możemy mieć halę w Świnoujściu, z której będziemy dumni. Halę, w której będą się odbywały i zawody, i koncerty, halę widowiskowo-sportową. I ja bym tu polemizował, czy to ma być centrum miasta i hołdu pruskiego, czy może ulica Bałtycka. Mi jest bliżej do ulicy Bałtyckiej, ale to wymaga oczywiście konsultacji przede wszystkim ze środowiskiem sportowym i młodzieżowym. Natomiast tak, chciałbym, żeby taka hala była w Świnoujściu, żebyśmy mogli rozgrywać zawody z rangi międzynarodowej, zwłaszcza, że mamy taką bazę turystyczną, z której możemy przyjeżdżać. No to może być po prostu nasza żyła złota i powód do dumy. Bardzo, bardzo dziękuję i mam też prośbę, już czas jest późny, więc troszeczkę się rozprężamy, wiadomo, ale jeszcze słuchajmy też odpowiedzi w taki sposób wytężony. Czy mamy kolejne pytanie? Dzień dobry Państwu, Krystian Kosiner, Grupa Morska Cała Naprzód. Dziś podjęliśmy decyzję, że żaden z kandydatów od nas nie zasiada tutaj z Państwem w debacie, natomiast mamy świadomość, że za chwilę nasi przyszli radni będą z którymś z Państwa współpracować i będą musieli rozmawiać, a czasami nadzorować i nakierowywać na odpowiedni tor. Dlatego zadam tutaj Państwu pytanie dla wszystkich kandydatów. I to jest pytanie o politykę senioralną. Zainspirowała mnie do tego rozmowa z jedną z mieszkanek, którą odbyłem wczoraj, natomiast tych rozmów wcześniej było wiele. Ta mieszkanka mieszkała przez ostatnie kilka lat trochę w Świnoujściu, trochę w innym miejscu w Polsce. I mówiła, że w innym miejscu w Polsce spotkała się z tym, że miała możliwość wyjazdów współorganizowanych, współfinansowanych przez miasto. Miała możliwość chodzić na zajęcia, które również były współfinansowane przez miasto. Mówimy oczywiście o seniorce, emerytce, renciste. I dlaczego tak dużych możliwości nie ma w naszym mieście? Oczywiście funkcjonuje na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku, który fantastycznie funkcjonuje pod względem muzycznym. Natomiast dlaczego tak uboga jest oferta dla seniorów w naszym mieście? Nie tylko jeśli chodzi o kulturę, ale pytam też oczywiście o opiekę. Wiem, że minuta to jest mało, ale bardzo bym prosił Państwa o odpowiedź na temat, co dla naszych świnoujskich seniorów. Dziękuję. Okay. Jak już poszło tak od lewej, to nie będzie. Chciałbym powiedzieć tak, jeżeli chodzi o Grupę Morską, to był zawsze taki solidny partner w Radzie Miasta i ja przez te 22 lata zawsze tam miałem radnych, którzy mnie wspierali. Nie zgodzę się, bo być może nie ma tej wiedzy. Nasi seniorzy również wyjeżdżają. Wyjeżdżają również ze swoich stowarzyszeń. Te stowarzyszenia my dotujemy. Dotujemy bardzo dużymi środkami. Chciałem powiedzieć, że w tym roku te środki, które został odblokowany, bo tunel został wybudowany, mówmy to szczerze. Tunel blokował wiele rzeczy. Wiele rzeczy budowa tunelu blokowała. To te środki zostały zwiększone we wszystkich stowarzyszeniach. Mało tego, są te sfery, które pojawiły się, bo była taka potrzeba. Jest koło na przykład chorych na Parkinsona i oni też otrzymują pieniądze. Ja są wdzięczni, że mogą się leczyć. Jest wiele takich zadań, które miasto realizuje poprzez stowarzyszenia i tam trafiają te środki. To, że może nie przebija się to do ogólnej świadomości mieszkańców, to jest inna historia, ale proszę mi wierzyć, mieszkańcy Świnoujścia, ci seniorzy mogą liczyć zawsze na miasto i oni są z tego powodu dumni i wdzięczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przekazuję głos pani Joannie Agatowskiej. Żeby uprościć, możemy też sobie przekazywać nawet może mikrofon. Tak sobie myślę. Jest, on troszeczkę z opóźnieniem zaczyna działać. To znaczy tak, miałam okazję rozmawiać z kilkoma stowarzyszeniami w ramach tutaj już też przeprowadzanych rozmów przedwyborczych, ale zorganizowaliśmy taką wspaniałą imprezę, prywatkę dla babci i dziadka, gdzie zaprosiliśmy stowarzyszenia różne i faktycznie przewija się taka opinia, że tych pieniążków jest za mało, bo możliwości stowarzyszenia mają duże. Dlatego też zaproponowaliśmy, żeby wdrożyć program pomocy sąsiedzkiej. No niestety tutaj na razie żadne działania ze strony miasta nie były podjęte, ale po rozpoczęciu nowej kadencji natychmiast do tego przystąpimy. Chcemy wdrożyć taki program tak zwanej złotej rączki, żeby naszym seniorom pomagać przy
szczególnie tym samotnym przy różnych pracach domowych, gdzie nie ma kto im pomóc kranu naprawić czy gniazdka elektrycznego przykręcić. Chcemy również dofinansować działalność stowarzyszeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym przede wszystkim, bo 29 tysięcy rocznie to jest zdecydowanie za mało na 300-osobową grupę. I mamy wiele, wiele pomysłów, które pomogą, żeby tej grupie żyło w naszym mieście się po prostu lepiej, a oni żeby mogli z jesieni życia korzystać godniej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i przekazuję od razu głos pani Dorocie Konkolewskiej. Szanowni Państwo, spotkałam się z wieloma grupami seniorów i przede wszystkim to, co jedno ich łączy, to kwestia powołania Rady Seniorów i myślę, że to należy zrobić. W swoim programie jako koalicja mamy również kwestię rozszerzenia bonu seniora o tak zwany pakiet kulturowy. Pakiet rzędu 200 zł, dzisiaj seniorzy dostają 300 zł gotówką, 200 właśnie na wydarzenia kulturalne, więc chcemy, żeby tutaj ta aktywność była większa. Seniorzy zgłaszali potrzebę, żeby przy imprezach nocnych udostępnić im możliwość dotarcia do swoich domów, mówię tu o komunikacji autobusowej i też takie dedykowane, pojedyncze kursy będziemy starali się zrobić dla nich. Proszę Państwa, to co jest dla seniorów bardzo istotne, to to, że często chorują, więc trzeba tutaj zadbać o opiekę. Jest coraz więcej poradni w naszym szpitalu. Kiedy obejmowałam szpital, było ich 6, dzisiaj jest 19. Rozszerzamy swoją działalność. Rozbudowa szpitala to już przyszłość. Za kilka dni będę prezentować tą rozbudowę, koncepcję rozbudowy. To również, proszę Państwa, rozbudowa zakładu pielęgnacyjnego, ale i to, co jest bardzo, bardzo potrzebne, to hospicjum, żeby nasi seniorzy mieli również w tych ostatnich godzinach swojego życia możliwość godnego spędzenia tych ostatnich dni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jan Borowski, zapraszamy. Tak, tu nie podejdę do tej licytacji na ofertę programową. Większość z tych rzeczy, o której Państwo mówiliście, jest również w naszym programie. Natomiast jedno, co mi przychodzi na myśl, to, że seniorzy nie mogą być wykorzystywani w kampanii wyborczej, ale być docenieni, zauważeni. Że my nie po to proponujemy te wszystkie propozycje, jak podwyższenie bonu seniora. Wiem, że też Grupa Morska, zabiegaliście Państwo o kartę seniora i o bon seniora. Natomiast podstawą do tych działań musi być docenienie i uznanie. Uznanie za to, że osoby, które są już w wieku senioralnym, pracowały dla tego miasta, że włożyliście Państwo trud w jego budowę, pracując właśnie w Świnoujściu. I to musi być podstawą działań przyszłego prezydenta. Zauważenie, troska, docenienie, obecność, a nie rozgrywanie tego przed wyborami. Takim prezydentem będzie, który będzie zauważał, doceniał i był blisko seniorów i nie tylko. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz apeluję, żebyśmy skupili się jeszcze na te ostatnie kilka minut i właśnie, no zobaczymy, jeżeli to będą pytania indywidualne do konkretnych osób. Ja mam dwa pytania. Proszę bardzo. Pierwsze pytanie jest do pani Joanny. Pani Joanno, przeczytałem pani program, państwa również, ale pani jest przepastna i tak chciałem zapytać, skąd pani zamierza pozyskać środki, no żeby te wszystkie obietnice zrealizować. Natomiast drugie pytanie, tak normalnie po ludzku. Czy państwo jesteście w stanie współpracować ze sobą nawzajem już po wyborach? Dziękuję. Czekam, aż włączy się sprzęt. Jak pan widzi, już współpracujemy, proszę. Raz, dwa, trzy. No, mój sprzęt nie współpracuje ze mną niestety, ten mikrofon. Natomiast tak, jeśli chodzi o pozyskanie, ten program jest tak obszerny, bo to po prostu jest dobrze przygotowany. Jest oparty na konsultacjach z wieloma mieszkańcami, prawie 2000 osób wypełniło nam ankiety. Więc, ale skąd pieniądze? Odpowiadając wprost. Proszę Państwa, pieniądze w budżecie miasta są. Budżet musi zostać ponownie przejrzany, mówiąc tak najbardziej kolokwialnie. Już w dniu wczorajszym okazało się, że około 20 milionów złotych się w nim znalazło, więc myślę, że tam będziemy mieli możliwości jeszcze większe. No oczywiście, proszę Państwa, chcemy zwiększyć przychody poprzez dopilnowywanie należności, krótko mówiąc, od na przykład kierowców zagranicznych, którzy nie płacą dzisiaj opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Ja nie zgadzam się tutaj z tezą postawioną przez panią kandydatkę Konkolewską, że nie ma możliwości przestrzeni w opłacie uzdrowiskowej, bo będziemy zabiegali o to, aby zwiększyć tą opłatę
opłatę, te przychody, chociażby ze szarej strefy apartamentowej, która w Świnoujściu funkcjonuje. I między innymi z obligacji przychodowych i z partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest mnóstwo pieniędzy, trzeba tylko umiejętnie nimi zarządzać i je dobrze wykorzystać i będzie dobrze. Bardzo dziękuję i proszę kolejnego kandydata, adresata pytania. To teraz tą stronę. To było pytanie, do przepraszam pani bardzo. Do pani Janny. Tylko do pani. A, dobrze, przepraszam. Świetnie. W takim razie czekamy na kolejne. Były dwa pytania. Były też drugie pytanie. Tak? Oczywiście. Więc może, szanowni państwo, za chwilę ten kurz bitewny opadnie. Czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc, ale opadnie. Opadną te emocje, opadną te. Te takie, no można też powiedzieć, takie zawiści i nienawiści wśród niektórych. Jeżeli chodzi o mnie, już mam 5 kampanii za sobą. 5 kampanii wyborczych i nigdy nie kopałem rowów. Nigdy nie kopałem takich rowów, których nie można przeskoczyć. Bo jeżeli zrani się kogoś tak bardzo w kampanii wyborczej, a później trzeba będzie usiąść do stołu, to można się już z tym nie pogodzić. I tu można już nie wykorzystać potencjału drugiej osoby, która będzie po drugiej stronie stołu. Więc naprawdę nie warto iść na noże w kampanii. Ja kampanię i mój sztab prowadzimy w sposób bardzo wyważony, bardzo spokojny. Nie atakujemy nikogo. Nie polemizujemy, nie krzyczymy, a mielibyśmy już nawet i powody czasami, żeby w trybie wyborczym kogoś pozwać do sądu. Po co? Czasami trzeba pozwolić, żeby trupy naszych nieprzyjaciół powoli płynęły nurtem Świny do morza. A my róbmy po prostu swoje, bo my za chwilę będziemy dalej musieli żyć na 44 wyspach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne pytania. Jeszcze na kilka, myślę, takich indywidualnych mamy czas. Do pani Kowalewskiej. Jestem przedsiębiorcą z Świnoujścia. Proszę państwa, proszę pani, dzisiaj jest władza karadanki i urząd jest zabetonowany, nie można nic z urzędu załatwić. Dzisiaj rządzi prezydent Szmulkiewicz, który pisze do nocy i nazywa kontrolę na przedsiębiorców i mieszkańców. Pani jest na maszynie pana Szmulkiewicza. Jak pani chce teraz zdobyć nasze serca i stworzyć nowe relacje po takiej szkole, po jakiej pani, z jakiej pani się wywodzi? A wiemy, z jakiej szkoły się wywodzi pan Szmulkiewicz. Dziwię się tylko platformie, że popiera takie osoby, które mają jeszcze pochodzenie starokomunistyczne, a wy macie wiele razy, więc tego zrozumiem, ale to wasza sprawa. To jest moje pytanie. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ja nie wiem, skąd pan wziął tę szkołę. Ja szanuję pana prezydenta Szmulkiewicza za to, co zrobił w naszym mieście i możemy mieć różne zdania. Każdy z nas ma swoje wady i zalety. Nie czuję się uczennicą, chociaż pracuję dla przede wszystkim mieszkańców miasta. I jeżeli prezydent widzi we mnie potencjał taki, żebym to ja była osobą, która będzie kierować tym miastem po 7 kwietnia, to przyjęłam to, proszę państwa, jako zaszczyt. I nie ukrywam, że wielokrotnie stawiał przede mną bardzo trudne zadania i nie był osobą, która mnie rozpieszczała. Wręcz przeciwnie, zobaczcie państwo chociażby okres pandemii. Byłam wtedy w Urzędzie Miasta sekretarzem, który mógł być w tym momencie w ciepłym fotelu, biurku i pokoju. I kiedy się okazało, że trzeba iść na bój z pandemią, bo okazało się, że pani prezes poprzednia niestety nie spełni oczekiwań przede wszystkim załogi i miasta, to poszłam bez wahania i nie oszczędzał mnie w tym zakresie. Stwarza przede mną zawsze różnego rodzaju wyzwania, a ja staram się tym wyzwaniom sprostać. Nie zamierzam betonować niczego, wręcz przeciwnie, otworzyć urząd dla ludzi. Jestem otwarta, znam nowoczesne metody zarządzania i takim chcę być prezydentem. Bardzo dziękujemy i prosimy o kolejne pytanie. Witam serdecznie, Tomasz Maślanka, Prawobrzeże. Ja mam takie pytanie odnośnie lokali socjalnych w naszym mieście. Czy zgodnie z uchwałą Zarządu Osiedla Warszów, czy zgodnie z tą uchwałą jesteście państwo nam zagwarantować, że nie będzie więcej blokowisk socjalnych na Prawobrzeżu i że te mieszkania będą porozrzucone po całym mieście, tak aby nie koncentrować te rodziny z kłopotami w jednym miejscu, co nam
Prawobrzeżu stwarza ogromne problemy. Dziękuję bardzo. To jest pytanie do wszystkich kandydatów. Oczywiście dziękujemy. Ja mam tylko taką prośbę techniczną. Trzymajmy mikrofon troszeczkę dalej od ust. Wtedy na pewno nie będzie takich przesterów i prosimy wszystkich. Tak się składa, panie Tomaszu, że pracuję również w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. I jeszcze czas, bo tutaj coś się dzieje na widowni. Aha, tam... Przepraszam was, ale nie wiedziałem, że jeszcze macie tam... Ale to proszę nie do mnie, ja nie prowadzę tego spotkania. Dobrze, przepraszam. Ale pytanie do czterech kandydatów. Pytanie jest do czterech kandydatów, a tam kto nosi mikrofon, to już nie nasza sprawa. Dobrze. Chciałem państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, bo tak się udało, że tak dużo jest mieszkań socjalnych na Prawobrzeżu, to jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, to jest porównywana ilość i na Prawobrzeżu, i na Lewobrzeżu. Ale z tym, że na Prawobrzeżu, i tu się zgodzę, jest mniejsza populacja mieszkańców i ten problem bardziej jest widoczny. Wcale nie uważam, że powinny powstawać kolejne lokale socjalne na Prawobrzeżu, bo to, chociaż w tej chwili po wybudowaniu tunelu to już nie ma znaczenia, promy też kursują jak kursują, więc też nie ma z tym problemu. Prawobrzeże i Lewobrzeże to są równorzędne dzielnice Świnoujścia. Natomiast jeżeli będzie konieczność budowy lokali socjalnych, to one powinny być równomiernie rozłożone w mieście Świnoujście. Takie jest moje zdanie. Ale co jest najważniejsze? Do tych lokali, do tych ludzi, którzy tam są, musi w dalszym ciągu docierać pomoc socjalna w postaci pracowników socjalnych i chęć współpracy z tymi pracownikami, bo różnie bywa. Mamy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie jest ponad 100 fachowców i mają utrudniony dostęp. Dlaczego? Bo często ci ludzie nie chcą z nimi współpracować. I to jest ten problem, o którym rozmawialiśmy, panie Tomaszu, jeszcze całkiem niedawno, bo bodajże miesiąc temu. Dziękuję bardzo. Czas. O, udało się. Przepraszam najmocniej. Tak, ja też uważam, że nie powinno być więcej koncentrowanych, o tak można powiedzieć, lokali socjalnych na Prawobrzeżu, chociaż ostatnimi decyzjami i prezydenta, i radnych standardom będzie ulegała poprawa tam pobytu osób ubogich, bo tak trzeba powiedzieć, że to nie są osoby z rodzin patologicznych, bo zapobiegliśmy tutaj wspólnie z radnym Teteryczem, żeby na Ognicy powstało miasteczko kontenerowe, co było w pierwotnych planach polityki mieszkaniowej. Zaproponowaliśmy, żeby inaczej pracować z tymi najbardziej trudnymi, że tak powiem, mieszkańcami, bo wiemy też, że oni wśród nas żyją. Natomiast dzisiaj remontowany bardzo gruntownie jest budynek na ulicy Modrzejewskiej 20. Na Prawobrzeżu powstają kolejne budynki komunalne i czynszowe. I wydaje się, że dzisiaj podwyższanie poziomu życia w mieście powinno doprowadzić do tego, że mieszkańców będzie stać na to, żeby po prostu w godnych warunkach funkcjonować na co dzień. W mieszkaniach komunalnych, w mieszkaniach czynszowych i na tym należy się skupić, aby podnosić właśnie, dawać lepszą możliwość pracy, podnosić jakość życia naszym mieszkańcom, a nie koncentrować się na tym, żeby dopłacać ogromne miliony, prawie 10 milionów dopłacamy do TBS-u, między innymi właśnie w związku z zasobem socjalnym miasta i dopłatami do mieszkań komunalnych. Dziękuję bardzo. To była pani Joanna Gatowska. Proszę Dorotę Konkolewską. No niestety. Jeszcze chwila. Po włączeniu chwilkę już trzeba czekać, tak. Nie, jeszcze chwila. O, jest. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie wprost, nie muszę tego robić, bo ja już to robiłam. Chcę powiedzieć, że w 2011 roku, kiedy zostałam zastępcą dyrektora gospodarki mieszkaniowej, właśnie w zespole, w którym zresztą przewodniczyła pani prezydent Michalska, realizowaliśmy nowy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. To my właśnie stworzyliśmy lokale socjalne grupy A, B i C po to, żeby ci mieszkańcy trafiali w pewnym momencie w różne miejsca, po to, żeby ich troszeczkę przetasować.
ale mogę Państwu powiedzieć, że na pewno nie będzie już i taka polityka jest prowadzona i takie założenia były od początku, żeby nie koncentrować ich w pewnych miejscach razem, ponieważ ci ludzie potrzebują dużego wsparcia socjalnego, potrzebują pracy nad nimi. To często nie są tylko problemy związane z brakiem mieszkania, to są problemy związane z zadłużeniem, z chorobą w rodzinie, to są problemy adaptacyjne i należy te osoby mimo wszystko przenosić do środowisk, z których będą czerpały dobre wzorce, a więc nie kumulujemy tych osób w jednej części miasta. Dziękuję. Dziękuję. Ja to pytanie rozumiem o obawy, czy nie dojdzie do powtórki z Modrzejewskiej i chyba słuszne obawy. Cieszę się, że zmiany języka, bo nikt nie może być przedmiotem w Świnoujściu, nawet jeśli jest to osoba z problemami. Programy rewitalizacyjne, które mamy przyjęte, dają możliwości nie tylko budowy budynków, ale też pracy właśnie socjalnej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej. Są na to fundusze europejskie i prowadząc politykę mieszkaniową, należy też brać pod uwagę pracę z tymi ludźmi, którzy później będą, czy to mieszkania socjalne, czy komunalne, zamieszkiwać. To nie może być samo budowanie mieszkań. Za tym musi stać sztab ludzi, który będzie miał pomysł, aby te osoby wyprowadzić ze strefy zagrożonej wykluczeniem i przywrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Udało się w Szwecji, w Danii, uda się w Świnoujściu. Bardzo dziękujemy. Myślę, że już naprawdę jesteśmy na granicy, jeżeli chodzi o czas, także proszę o ostatnie dwa indywidualne pytania, co najwyżej, albo takie jedno zbiorowe. Zobaczymy, gdzie trafi mikrofon. Dzień dobry, Joanna Pawłowska, Wspólne Wyspy. Ja mam pytanie do pani Konkolewskiej, do pana Sujki. Do pani Konkolewskiej mam pytanie takie. Z pani wypowiedzi dotychczasowych, nie tylko dzisiaj, wynika, że będzie pani kontynuatorką polityki Janusza Żmurkiewicza, pana prezydenta. I mam tutaj pytanie takie, jak pani widzi sprawy rynku przygranicznego, niemieckiego tak zwanego, tym bardziej, że z listy Koalicji Obywatelskiej startuje pani Michalska, która jest zdeklarowanym przeciwnikiem i wrogiem naszym. Zabraliście nam parkingi wzdłuż Wojska Polskiego w nadziei, że umrzemy śmiercią naturalną. I do pana Sujki pytanie, gdzie właśnie pan był przez ostatnie lata, kiedy tak usilnie z nami, między innymi pani Michalska i pan Żmurkiewicz walczyli. Dostaliśmy podwyżkę 30% przed samą pandemią. W zeszłym roku dostaliśmy 100% podwyżki za dzierżawiony grunt. Na dzień dzisiejszy za dzierżawę gruntu wielkości 60 metrów płacimy miesięcznie 9 tysięcy złotych. Z rynku przygranicznego niemieckiego dochód miasta wynosi około 2 milionów złotych. Nie mamy w zamian nic, nie mamy wywozu śmieci, nie mamy prostych chodników, nie mamy parkingów, nie mamy toalet i to jest od 30 lat. Gdzie pan był, bo w odpowiedziach na pana pierwsze i drugie pytanie słyszałam wielką troskę o nasze miejsca pracy, a tego w czynach nie widać. Nie był pan na żadnym spotkaniu, kiedy były wyłożenia planu zagospodarowania dzielnicy Posejdon i naszego wzdłuż Wojska Polskiego. Przegłosowała Rada niestety ten plan, działając tak naprawdę na naszą szkodę. Obawiamy się bardzo, co będzie z nami po wygranych przez państwa ewentualnie wyborach i chciałabym usłyszeć to i od pani, i od pana, dziękujemy, jak to tak dalej wygląda. Szanowni Państwo, szanuję wszystkie zawody i wszystkie osoby, które pracują na budżet naszego miasta i dla mieszkańców, bo przecież z Państwa pracy, którą wykonujecie, wpływają dochody do budżetu i rzeczywiście Państwa warunki nie są najlepsze. Ja wcześniej prowadziłam już rozmowy z kilkoma osobami, oczywiście nie miałam możliwości uczestnictwa, ja nie pełnię funkcji radnej ani wiceprezydenta, jestem prezesem miejskiego szpitala i tam jest moje miejsce na ten moment. Natomiast rzeczywiście te warunki powinny być poprawione, powinniście mieć Państwo
Państwo miejsce, gdzie możecie swoje potrzeby fizjologiczne załatwić. Powinniście Państwo również mieć udekorowane miasto na święta, bo tam spędzacie czas swój zawodowy i zamierzam to zrobić. Nie uważam, żeby to, co realizował Pan Prezydent Żmurkiewicz i Pani Prezydent Michalska, było w jakikolwiek sposób skierowane przeciwko Państwu. Oni nie są Waszymi wrogami. Ja też nie. Myślę, że należy spojrzeć na ten problem trochę inaczej. Dzisiaj już wszyscy nie pamiętają, bo jest świetnie, jest wybudowany tunel, jest sporo inwestycji. Państwa miejsce również powinno zostać poddane pewnym zmianom, na tyle, żeby Wasze warunki się poprawiły znacznie. I ja postaram się to zrobić. Dziękuję bardzo i prosimy Pana Pawła Sójkę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zwrócić Pani uwagę na jedną rzecz. Ja nie odpowiadałem za gospodarkę w mieście, tylko Pan Prezydent i Pani Prezydent Michalska. To jest jedna odpowiedź bardzo zasadnicza. Ale ponieważ jest Pani młodą osobą, to może Pani nie wiedzieć, ale ja razem z moją żoną, która tutaj siedzi w pierwszym rzędzie, rozpoczynaliśmy swoją karierę na rynku, na Orionie. I tam przez wiele lat żeśmy byli handlującymi. I też niestety goniliśmy gdzieś tam i trzeba było załatwiać swoje potrzeby, nie tam, gdzie trzeba. Różnie było. I to wszystko wiem. To powiedziałem wcześniej. Ja rozmawiałem z handlującymi właśnie na rynku i na pewno jedną rzecz będę chciał zmienić, bo sezon jest w określonych miesiącach. Z tego, co wiem, to teraz jest stała opłata i ona jest bez względu na sezon, każdy miesiąc płaci się tyle samo. Wydaje mi się, że trzeba podejść do tego bardziej elastycznie i tą opłatę zmienić, zwłaszcza w tych miesiącach martwych. Kolejna sprawa to sprawa przywrócenia jednak parkingu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, i to mówiłem bardzo wyraźnie, oraz zaplecza socjalnego. Dobrego zaplecza socjalnego, tak żeby ci ludzie w godnych warunkach mogli tam pracować. Bardzo dziękujemy. Też na to pytanie? Minutę. Ale pan, też pan mówił pan o równowadze. Miał taki, mam takie wrażenie, że pan miał tutaj mniej czasu, więc to prosimy w takim razie jeszcze o krótki komentarz. Tak, proszę, zobaczcie państwo, co jak rozwiązano problem targowisk w Międzyzdrojach. Tam młody burmistrz energiczny powołał spółkę, która zajmuje się tylko targowiskami. To samo można zrobić w Świnoujściu. Dochód, który będzie z dzierżaw, będzie zasilał spółkę. Nie będzie trafiał z powrotem do budżetu miasta i to państwo zdecydujecie, na co mają iść pieniądze. Spółka może być nadzorowana radę nadzorczą z osób złożonych z przedsiębiorców, którzy pracują na targowisku. I to państwo zdecydujecie, jak to targowisko ma wyglądać, decydując o pieniądzach, które wydajecie na dzierżawę i które zarabiacie. I to do was powinno należeć, a nie do decyzje, a nie powinno być kontynuowane takie zarządzanie, jak jest do tej pory. No, przynosicie olbrzymi dochód do budżetu miasta, a nie macie nawet toalety. To jest skandal. Moja uprzejma prośba, żebyśmy już przeszli do ostatniego pytania. Natomiast właśnie upomniała się jeszcze część sali, gdzie nasz mikrofon nie dotarł, więc prosimy. Cały czas mówimy o różnych sprawach, a o szkolnictwie nic nie wybrzmiało. Czy my możemy jako ktoś, kto kształci tych ludzi w mieście, możemy zadać pytanie, bo wszystkie sprawy są ważne. Chciałybyśmy takie otwarte pytanie tutaj zadać do kandydatów na prezydenta związane ze szkolnictwem w Świnoujściu. To jest bardzo ważna sprawa dla państwa, dla dzieci i bardzo proszę. Tak, przepraszam, to tam dotarł nasz mikrofon, więc... Już jest mikrofon. Tam jeszcze. Za chwilkę to ustalimy. Dobrze. Czy to było pytanie do wszystkich kandydatów, prawda? Dobrze. Dzień dobry. Ewa Klęczyńska-Pędziwiatr. Proszę Państwa, w roku 16 stała się rzecz troszkę taka niezbyt dobra dla szkolnictwa, ponieważ zlikwidowano gimnazja. I to była państwowa decyzja. W Świnoujściu też te gimnazje stały zlikwidowane, ale zrobiono coś takiego, że tutaj do pani Agatowskiej się zwracam. Zrobiono coś takiego, że dwie szkoły pozostały w dwóch budynkach. Szkoła numer 6 ma budynek po drugiej stronie ulicy, co też nie jest łatwe. Natomiast szkoła numer 1 ma budynek jeden na Narutowicza, a drugi na... Jaka to ulica jest? Na Witosa. To jest szmat drogi. W szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja. Te dzieci są do szkoły numer 1 zapisywane, dlatego że mają blisko do szkoły, ale w czwartej klasie już idą na Witosa. Przez całe miasto przechodzą.
kiedy były gimnazja, pytanie, dopiero po szóstej klasie szły. Czy państwo przewidują zmianę organizacji funkcjonowania szkolnictwa, szkół podstawowych w Świnoujściu? To jest pytanie do wszystkich kandydatów, tak, prawda? Tak, do wszystkich prosimy kandydatów. I dotrzemy, okay, przepraszam, jeszcze do tego miejsca, dobrze, które pominęliśmy. Szanowni państwo, zgadzam się, rząd narzucił nam reformę oświaty, ale ten rząd wygrał wtedy wybory i miał to w swoim programie, więc my mogliśmy tylko to zrealizować. Chciałem państwu powiedzieć, że wiele samorządów zlikwidowało placówki oświatowe i zwolniło nauczycieli. W Świnoujściu przeprowadziliśmy to w taki sposób, że zachowaliśmy wszystkie placówki oświatowe i nie zwolniliśmy żadnego nauczyciela. Wykorzystaliśmy zapis w ustawie, który pojawił się 15 grudnia, który mówił, że szkoła podstawowa może się mieścić w jednym, dwóch lub więcej budynkach, niekoniecznie na tej samej nieruchomości. I teraz uwaga, klucz tego. Ta decyzja została podjęta wspólnie z dyrektorami i związkami zawodowymi i radnymi. Rada praktycznie prawie że jednogłośnie głosowała za takim rozwiązaniem. Dzieci 1-3 zostają w budynkach A, czyli można powiedzieć te najmłodsze, a w B kształcą się te starsze dzieci. I to spowodowało też, że nie musieliśmy przystosowywać toalet, pomocy dydaktycznych, sal dla tych dzieci. My żeśmy przeszli naprawdę przez to bezboleśnie. A w tej chwili budżet oświaty, szanowni państwo, jeżeli patrzymy o budżet miasta Świnoujście, to jest 517 milionów, a budżet oświaty w Świnoujściu to jest 111 milionów. Ponad 20% to jest budżet oświaty w naszym budżecie miasta. Więc to są ogromne środki, które my tam kierujemy i oświata zawsze była i będzie moim oczkiem w głowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, żebyśmy jeszcze wysłuchali to, co mają nam do powiedzenia kandydaci. Teraz na temat swoich planów właśnie dotyczących edukacji. Zapraszam panią Joannę Agatowską. Tak, też kiedyś miałam możliwość odpowiadania za oświatę w Świnoujściu i też niestety wprowadzałam różne reformy, które wymyśla rząd, często nie konsultując się z samorządem. Mam nadzieję tutaj, że i zarówno pani minister Nowacka, jak i wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz i inni wiceministrowie dzisiaj będą lepiej komunikowali się z samorządem, również nauczycielskim, pedagogicznym, ze związkami zawodowymi w kwestiach organizacji pracy szkoły. Jestem zwolenniczką tego, żeby za kwestie merytoryczne odpowiadały kuratoria, oczywiście za organizację pracy i wynagrodzenia, żeby ponosił odpowiedzialność rząd, natomiast za utrzymanie budynków szkolnych, żeby odpowiadał samorząd. Tak to byłoby najlepiej. Dzisiaj uważam, że CUF, który został wprowadzony również w minionej kadencji, przy aprobacie jakiejś części nauczycieli, a może bardziej bierności, żeby został zlikwidowany i żeby wrócić do zmian administracyjnych w szkołach również poprzez zmianę, no jakby funkcjonalną takich placówek, jak pani tutaj wspomniała. Już nie mam czasu, żeby rozwinąć ten temat, ale chętnie porozmawiam i wyjaśnię, na czym te zmiany miałyby polegać. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Dorota Konkolewska. Jest. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, bo po momencie zmiany rządów nauczyciele dostali zapewnienie wzrostu wynagrodzeń i ta rzecz się po prostu dzieje. Wiem, że dzisiaj również informacje, które do mnie spływają, wynika z tego, że większość dostała swoje podwyższone wynagrodzenia i to jest bardzo pozytywna wiadomość, dlatego że doceniono w końcu nauczycieli, którzy przez ostatni czas no niestety nie byli godnie wynagradzani. Zamierzam, proszę państwa, również, bo to jest w programie koalicji, żeby wprowadzić taki dodatek dla nauczycieli, ponieważ wiemy doskonale, że oni sami często poświęcają swoje środki na różnego rodzaju wydawnictwa, żeby takowy też dostawali, żeby nie angażowali tych swoich środków, które posiadają na życie. Ale zależy mi również na tym, żeby rozwijało się szkolnictwo zawodowe. Ja co prawda jestem wykładowcą akademickim, bo przez 20 lat miałam przyjemność i naszą młodzież tutaj po szkole średniej uczyć i prawa podatkowego, i finansów publicznych, i rachunkowości, bo takim jestem specjalistą, ale zamierzam również przyjrzeć się temu problemowi, jeżeli chodzi o szkoły, żeby te dzieci nie musiały może iść przez całe miasto. Trzeba po prostu do tego usiąść i jeszcze raz to zweryfikować. Dziękuję bardzo. I komentarz pana Jana Borowskiego. Rzeczywiście też mam wrażenie, że mało się dzisiaj mówiło o szkolnictwie, a to bardzo ważna dziedzina naszego miasta. Jeśli będą zmiany administracyjne, jeśli podejmę takie decyzje, to na pewno w konsultacji ze środowiskiem. Nie podejmę żadnej decyzji, która nie wyjdzie od państwa i wspólnie usiądziemy nad planem
dla szkolnictwa w Świnoujściu. I tutaj będę prowadził szerokie konsultacje i z państwem, i z rodzicami, no i z uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy będą mogli w tej sprawie zabrać głos. Chciałbym również, żeby nauczyciele otrzymywali adekwatne wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Tu muszą być dodatki z miasta, żeby była lepsza oferta dla uczniów. Chciałbym, żeby język, drugi język wrócił już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Jeśli będzie to możliwe, to nawet od pierwszej, oczywiście w formie gier i zabaw. To jest do zrobienia. Dziękujemy bardzo i słuchamy ostatniego pytania. Dobry wieczór, proszę państwa. Moje nazwisko Piasecki Tomasz. Część z państwa mnie zna. Mam takie pytanie. Pierwsze to moja taka refleksja. Muszę to powiedzieć, bo nie byłbym sobą, do pana Borowskiego. Wie pan, na samym początku pana wypowiedzi powiedział pan o Lewobrzeżu, o Prawobrzeżu. Wymienił pan wszystkie osiedla, pominął pan najważniejsze, moim zdaniem. Pominął pan nas, pominął pan nazwę Waszów. Powiedział pan wszystkie osiedla, nie powiedział pan nic o nas, czyli o Waszowie, czyli dla pana nasze osiedle, nasza dzielnica nie istnieje. A tak jak państwo wszyscy tu powiedzieliście, my jesteśmy tą częścią przemysłową. Tu fajnie mówimy o Lewobrzeżu, o turystyce, super. Miasto musi się rozwijać i brać jakieś środki, ale większość środków przychodzi od nas, czyli z Prawobrzeża. Nie zapominajcie o tym. I teraz pytanie praktycznie do państwa wszystkich. Jak wy widzicie przyszłość Prawobrzeża? Jestem z Prawobrzeża, wychowałem się na Prawobrzeżu. Krótko mieszkałem tutaj na Lewobrzeżu. Przeprowadziłem się ponownie na Prawobrzeżu, bo tam jestem z sercem. Tutaj tu jest fajnie przyjechać na lody. Pytanie moje jest takie do państwa. Jako prezydenci, jak będziecie dbali o to, żeby naprawdę nie dzielić tego miasta, tylko je łączyć? Jak chcecie zrobić, że port kontenerowy, który niedługo powstanie, jak chcecie dla nas przywrócić nam dobro nasze, które nam zostało zabrane przez państwo, no nie przez państwo, przez was, tylko przez jakieś rządy. Ale jako prezydenci, co podejmiecie, jakie kroki podejmiecie, żebyśmy my też mieli cząstkę kultury tam, żebyśmy mieli place zabaw, żebyśmy mogli gdzieś pójść z dziećmi, bo w tej chwili zdajecie sobie z tego sprawę, jak to wszystko wygląda i ten temat jest zamiatany non-stop pod dywan. I teraz do państwa jest pytanie, jak zadbacie o nas, o Prawobrzeże, które tak naprawdę przynosi wam tu, temu miastu potężny dochód. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I słuchamy odpowiedzi. Tak, chyba zacznijmy dobrze. Tak, od lewej. Zostałem powołany. Rzeczywiście nie wymieniłem Warszawy, natomiast z czystego przypadku zrobię to teraz. Warszów jest bardzo ważny i należy i docenić. Wiem, jaka jest u was sytuacja i mimo tych inwestycji, o których państwo mówiliście, no to dalej są tam olbrzymie potrzeby. Odpowiedziałem w kolejnym którymś z serii pytań na rozwiązanie, które zaproponuję, czyli wpływy z gospodarki morskiej będą, stworzymy mechanizm, aby równomiernie był rozkładany na poszczególne dzielnice i na Prawobrzeżu i na Lewobrzeżu. Ja uważam, że miasto jest jedno, natomiast to, że jesteśmy jednością po otwarciu tunelu, to nie oznacza, że musimy być jednolici. Ja widzę, że różne osiedla w różnych częściach miasta to jest wartość dla Świnoujścia. Chciałbym, żeby powstawały nowe rady osiedli, nie tylko Posejdon, ale osiedle zachodnie, może Rada Śródmieścia. Różne osiedla są wartością dodaną dla Świnoujścia. Tu nie widzę tutaj zagrożenia. Dziękujemy bardzo. Słuchamy kolejnej kandydatki. Może przekażmy sobie mikrofon, już będzie. Dobrze, słuchamy. Powtórzę jeszcze raz. Nie dzielę mieszkańców na prawo i lewobrzeże. Wszyscy jesteśmy jedną wielką świnoujską rodziną i tak do tego podchodzę. Wiem, że wielu inwestycji po prostu nie można zrealizować
w tej części miasta, chociaż bardzo by się chciało. Ja wielokrotnie zazdrościłam Państwu tego, co się dzieje na Prawobrzeżu, to znaczy tego spokoju, tego takiego rodzinnego klimatu. Państwo się tam wszyscy znacie, znacie swoje potrzeby, a rozmawiając przede wszystkim z seniorami, doszłam do wniosku, że bardzo często pomagacie sobie, jesteście sobie bardzo bliscy i tą bliskością rzeczywiście nas zarażacie, bo tutaj na tej części lewobrzeżnej mimo wszystko jest nas dużo więcej, jest więcej turystów. Macie Państwo większy spokój. Ja wiem, że brakuje Państwu wielu miejsc, w których ewentualnie moglibyście pójść, ale dzisiaj ten tunel łączy nas coraz bardziej. Chcielibyśmy, trudno wybudować nowy amfiteatr może po części prawobrzeżnej, trudno może zbudować wiele innych elementów, ale to, co na pewno chciałabym zrobić na Prawobrzeżu, to lodowisko i wykorzystać właśnie gazoport do tego, żeby był tam, abyśmy to my przychodzili do Państwa. Dziękujemy. Prosimy kolejną kandydatkę. Ja przede wszystkim wierzę, że port kontenerowy może nie powstać. Tak jak rząd zweryfikował decyzję w sprawie CPK, liczę również, że tutaj cofniemy się do i zrobimy audyt tej inwestycji, ponieważ ten port kontenerowy daje na dzień dzisiejszy miastu około 600 tysięcy złotych, więc to są żadne pieniądze. Za to nawet nie da się kupić mieszkania w Świnoujściu. To tak na początek. Natomiast jeśli chodzi o rozwój Prawobrzeża, jestem zdecydowaną, jak pan doskonale wie, zwolenniczką tego, żeby jak najwięcej środków było przeznaczanych na wyrównywanie tych różnic, bo macie państwo prawo czuć się takimi uboższymi krewnymi lewobrzeżnej części Świnoujścia. W moich planach jest przede wszystkim aktywizacja terenów na Ognicy. To są od dzisiaj duże tereny, dawna rezerwa tunelowa, gdzie będziemy chcieli stworzyć taki plan zagospodarowania, żeby tam mogły budować się nowe osiedla, żeby tam powstawało drugie centrum miasta, żeby zrównoważyć ten rozwój lewobrzeżnej części, bo my się tutaj na Lewobrzeżu też dusimy. Więc macie Państwo dużo przestrzeni, którą możemy w sposób rozsądny, racjonalny, piękny, nowoczesny zagospodarować na miarę Świnoujścia XXI wieku i zrobimy to. Ja, Panie Tomaszu, jak Pan wie dokładnie, 9 rok, kiedy jestem zastępcą prezydenta, a wcześniej 4 lata byłem przewodniczącym Rady Miasta i nie bywałem tylko przy wyborach u Was, na spotkaniach, tylko byłem na każdych uroczystościach, na każdych zebraniach Zarządu Osiedla Warszów i wtedy, kiedy mnie potrzebowaliście. Więc ja wiem, co doskwiera Warszawowi i w ogóle Prawobrzeżu. Bo taka jest prawda, Warszów, Przytul, Łunowo, całe Prawobrzeże, Karsibórz, tak? Zielone płuca naszego miasta. Więc te problemy są i one nie zostaną w jeden sposób rozwiązane za jedną kreseczką. Tam przede wszystkim jest bardzo dumne społeczeństwo wywodzące się z dawnej Odry i Morskiej Stoczni Remontowej. To są fachowcy. To są fachowcy, którzy w wyniku działań rządów, nie samorządu, stracili miejsca pracy. I taka jest prawda. Powstają teraz nowe, ale my musimy też pomagać tym ludziom. Musimy im pomagać. Rozwój budownictwa, Prawobrzeże, ewidentnie. I jedna rzecz, o której wcześniej też mówiłem. Po wybudowaniu tunelu na pewno Prawobrzeże będzie miało całkowicie inną wartość, również jeżeli chodzi o metr kwadratowy. I to się dzieje, to widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycję, która tak spędza sens powiek wielu osobom, czyli terminal kontenerowy, twarde negocjacje i sięgnięcie do środków właśnie Zarządu Portu Szczecin i Świnoujście, czy też od inwestora, po to, żeby zrealizować tam właśnie inwestycje. Ja jestem trochę w takiej sytuacji, że tak jak powiedziałem na samym początku, przedstawiłem swój program jako pierwszy. I bardzo się cieszę, że moi kontrkandydaci również powielają ten program, również poprzez to, że go akceptują, bo to jest istotne. Paweł Sójka powiedział te słowa, ale okazuje się, że nie będą to ostatnie słowa w czasie tego spotkania. Dostałem jeszcze bardzo uprzejmą prośbę od organizatora i przychylam się, ale prosimy o pytanie sprawne. Bardzo dziękuję za tą możliwość, a chciałam ważne pytanie zadać, bo dzisiaj jednym z organizatorów jest i Świnoujska Organizacja Turystyczna, ale przede wszystkim tu widnieje Północna Izba Gospodarcza. Jabłońska Elżbieta. Jestem przedsiębiorcą, jestem również członkiem Północnej Izby Gospodarczej. Za nami jako przedsiębiorcami trudne lata, bo i okres COVID-u wcześniej, wojny różnych też i trudnych dla przedsiębiorczości lat, ale to w domyśle wszyscy wiemy dlaczego.
I ostatnie słowa jednej z kandydatek, pani Joanny Agatowskiej, zaczynają brzmieć trochę dla przedsiębiorców, zaczynają się niepokoić. A mianowicie nawiązuje pani do tego, że powinniśmy jako samorząd zacząć tworzyć z powrotem, jak to kiedyś miało miejsce, aby tworzyć zakłady komunalne, tak jakby chociażby jeśli chodzi o utrzymanie zieleni w Świnoujściu. Aby był jeden monopolista, czyli miasto, które będzie musiało zakupić jednak i maszyny, i narzędzia, aby móc to zadanie samorządu realizować. A w tej chwili mamy wiele podmiotów rodzinnych, bo i sama widzę, że są to osoby i tam szefowie nie siedzą za biurkiem, tylko siedzą często w kwiatkach i sami fizycznie ciężko pracują. Oni są dzisiaj tutaj też na sali, więc będą słuchać też tej odpowiedzi pani. Martwią się o to, że jeżeli wygra pani, to mają, jak to się mówi, pozamiatane, tak? Mogą już swoje firmy zamykać i ogłaszać plajtę, no bo niestety miasto z pełną gigantomanią będzie robiło zakład komunalny, który będzie zajmował się zielenią i innymi rzeczami. Druga sprawa to właśnie osoby, które są na targowisku, są przedsiębiorcami, też i osoby, które mają kawiarnie na promenadzie. Opłata turystyczna jednodniowa. Taka opłata odstraszy właśnie jednodniowych turystów, Niemców właśnie, którzy często na jarmarku robią, przy granicznym rynku robią zakupy. I oni się martwią, że tych klientów nie będą po prostu mieli. I mam pytanie do państwa. Przedsiębiorcy tak ze śmiechem, proszę państwa, do tego nie podchodzą, bo to jest ich albo być, albo nie być. Sami muszą na to zarobić i często pracują 24 godziny na dobę. W jaki sposób zamierzacie państwo udzielić wsparcia przedsiębiorcom, tym małym przedsiębiorcom, co prowadzą firmy rodzinne, są to firmy rodzinne, które przez wiele lat te firmy prowadzą i w jaki sposób tutaj wasza polityka w mieście, zarządzanie będzie wpływała na rozwój przedsiębiorczości? Dziękujemy bardzo za to pytanie. Nie bardzo wiem, jak to pytanie na nie odpowiedzieć, bo po pierwsze było pytanie z tezą, po drugie pytanie było jedno skierowane do mnie, a chyba drugie do wszystkich. Więc może zacznijmy rzeczywiście od pani Joanny Agatowskiej, a potem jeszcze innych kandydatów. Dobrze. Też damy im chwilę na komentarz. Dobrze. Minuta dla wszystkich. Pani Elżbieto, powiem tak. Sytuacja dotyczy wczorajszej sesji i tutaj wniosku naszego klubu radnych złożonego już 2 miesiące temu, kiedy poprosiliśmy prezydenta, żeby w związku ze zbliżającymi się wyborami nie rozstrzygał wieloletnich przetargów, które mogą skutkować wzrostem wysokim cen i to się potwierdziło, bo firmy, które złożyły oferty, tak naprawdę przebiły o duże pieniądze, większe niż miasto miało zabezpieczone na realizację usług związanych z utrzymaniem zieleni. I prezydent po dyskusji na Komisji Gospodarki przychylił się do naszego stanowiska i sam wycofał tutaj ten przetarg. Więc wrócimy na pewno do niego i będziemy szukać takich rozwiązań, które będą skuteczne dla miasta. I myślę, że ta firma również może wziąć udział w tym przetargu i te warunki przetargu, bo do nich mieliśmy największe zastrzeżenia, nie będą tak specyficzne i preferujące określone być może firmy tutaj, które państwo teraz bronicie. To po pierwsze. Równo i sprawiedliwie, a przede wszystkim dobrze dla miasta, bo mieszkańcy dyskutują na temat tego, czy kwiatki mają być 4 razy w roku sadzone, a miasto ma być niekoszone, niesprzątane, po prostu jest zaniedbane. I to trzeba po prostu zmienić. Na to zwróciliśmy uwagę. Dziękuję za to, że przychylił się prezydent do tego i do tego nie dopuścił. A my to zmienimy. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu pana prezydenta Pawła Sójka, a potem pójdziemy. Szanowni państwo, pierwsza rzecz, żebyście państwo też wiedzieli, to
o czym mówi się często, jeżeli chodzi o opłatę od razu po przekroczeniu granicy miasta Świnoujście, jest to niemożliwe z punktu widzenia prawnego. Ustawodawca tego nie zmieni. Zresztą Związek Gmin Uzdrowiskowych również negatywnie wypowiedział się w tym zakresie, bo miasto Świnoujście to jest nie tylko jedyne uzdrowisko w Polsce, żebyście Państwo wiedzieli. Tego typu problemy są w innych miejscowościach. Oczywiście prawo po stronie niemieckiej wyspy uznam jest takie, że jeżeli się korzysta z infrastruktury turystycznej, to tam się płaci kurtaksę tak zwaną. Ale my na to nie mamy wpływu. My nie możemy tego zmienić. Piętnujemy to na każdym spotkaniu, kiedy tylko tam jesteśmy, kiedy z nimi rozmawiamy, tego nie zmienimy. Natomiast co do opłaty jednodniowej po przekroczeniu, jest to w tej chwili z punktu widzenia prawnego niemożliwe. Co do przedsiębiorców. Szanowni Państwo, przedsiębiorcom nie należy przede wszystkim przeszkadzać. Ich trzeba wspierać. Nie możemy im przeszkadzać. Oni dadzą sobie radę, oni stworzą miejsca pracy, dadzą zarobić innym. Te rodziny, które tam będą pracować, utrzymają swoje rodziny i będą egzystować w normalnych warunkach. Im tylko po prostu jedno, dwa słowa. Nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i prosimy o komentarz panią Dorotę Konkolewską. Na drugie pytanie mogę odpowiedzieć dotyczące opłaty uzdrowiskowej. Bo było do wszystkich kierowane. Pytanie jest do wszystkich, więc chyba tak. Nie, no padły dwa pytania. Jedno pytanie padło do mnie, a drugie pytanie dotyczyło opłaty uzdrowiskowej do wszystkich. Jedno pytanie Tak, i to było do wszystkich, prawda? Nie do wszystkich. Było pytania do pani Joanny Agatowskiej. Dobrze, to... Czyli idźmy dalej po prostu, proszę. Po prostu idziemy dalej, tak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja już powiedziałam, że na konferencji, której był obecny pan minister Nitras, było wyraźne wskazanie rządu, że nie będzie zgody na takie podejście, jeżeli chodzi o propozycję tutaj tego komitetu. I myślę, że należy zamknąć chyba już ten temat, bo on po prostu już jest w tym momencie, wydaje mi się, że nie do zrealizowania. Ale patrząc na to, jakie są propozycje, ja byłam zaskoczona tą propozycją, jeżeli chodzi o, która padła na sesji Rady Miasta, dlatego że nowoczesna gospodarka opiera się na tworzeniu spółek prawa handlowego. Zakłady budżetowe to jest przeżytek, to jest, proszę Państwa, gospodarka socjalizmu. Zostały jeszcze utrzymane zakłady budżetowe. W Świnoujściu, w naszej gminie mamy tylko jeden i to jest OSIR właśnie, dlatego że nie został przekształcony, a powinien moim zdaniem dawno już być przekształcony w spółkę prawa handlowego. Natomiast centralizowanie to jest uderzenie w przedsiębiorców, to jest zabranie im możliwości. Nie ingeruje się w rynek. Unia Europejska mówi wyraźnie, gmina nie powinna wpływać na konkurencyjność. To jest pomoc publiczna i to jest, proszę Państwa, niedopuszczalne i wydaje mi się, że ktoś tego dobrze nie przemyślał. I ad vocem już powiem, bo pani mi tu zarzucała szkołę jakąś PZPR-owską. Myślę, że tutaj ta szkoła chyba gdzie indziej się objawiła, ale nie u mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze prosimy o głos pana Jana Borowskiego. Tak, rzeczywiście, jeśli opłata klimatyczna jednodniowa miałaby zostać wprowadzona, to tylko równocześnie we wszystkich gminach turystycznych i nadmorskich w Polsce. Jeśli to będzie jedynie w Świnoujściu, to po prostu turyści stąd uciekną, więc jednocześnie we wszystkich gminach tak, solidarnie. Inaczej stracimy gości i turystów, więc to muszą być zmiany na poziomie ustawowym, a nie miejskim. Druga kwestia, przedsiębiorcy. Ja pamiętam, jak w Świnoujściu właśnie była konkurencja w gospodarowaniu odpadami, dwie firmy i niestety wszedł monopolista Remondis i przez to mamy wyższe ceny, więc monopol nie zawsze jest dobry prywatnych przedsiębiorców. Czasami należy wspierać konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a nie otwierać rynek na monopolistę jeszcze z Niemiec, który podwyższa ceny, nie zawsze jakość usług. Wsparcie dla przedsiębiorców tak, szkolenia, doradztwo, nisko oprocentowane pożyczki z budżetu miasta, dofinansowanie do udziału w targach i misjach gospodarczych, to miasto może zrobić. Dziękuję bardzo i zdecydowanie zamykam trzecią rundę pytań. Oklaski należą się chyba i wytrwałej publiczności i równie wytrwałym, bo to naprawdę jest duży koszt. Jeszcze te wiecowe okrzyki. Chwilę tylko powstrzymajmy. Dziękuję wspaniałym kandydatom, którzy naprawdę wykazali się ogromnym wysiłkiem, bo to jest koszt energetyczny niesamowity. 2,5 godziny spotkania.
I chcę jeszcze tylko podziękować dzisiejszym organizatorom tego spotkania, czyli Północnej Izbie Gospodarczej, Północnej Izbie Gospodarczej Oddział w Świnoujściu i Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie.